Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w takim doborowym gronie i licznym gronie. Przyznam się, że byłem bardziej sceptyczny co do frekwencji, ale właśnie bardzo dobrze, no bardzo się cieszę. My mamy takie ograniczenia czasowe, że no powinniśmy w okolicach 8 godziny skończyć, prawda, nasze spotkanie. I ja mam taką propozycję organizacyjną, że powiedzmy pierwszą godzinę poświęcimy tutaj na ten nasz panel, prawda? Będą paneliści mieli głos, będą mieli oczywiście głos autorzy. Myślę, że autorzy zamkną tą część panelową, prawda? No i liczę na to, że drugą godzinę poświęcimy na rozmowę właśnie, prawda? Na taką rozmowę z Państwem, z autorami. No taka jest idea. W związku z tym paneliści już bardzo dobrze wiedzą, bo jestem bardzo surowym organizatorem. Czy już boję... Wiedzą co do minuty, ile mają mówić. Nie, no to jest... No to mamy sześć... Mamy pięć osób. 60 minut podzielić na 5. 12,5 powiedzmy. 12,5. 12,5, no tak, coś takiego, prawda? Mniej więcej w takich rejonach, ale oczywiście, no, ale myślę, że kwadrans to jest dobry taki czas. Także ja pozwolę sobie zacząć takimi paroma zdaniami. Myślę, że dla mnie istotne byłoby odpowiedzenie na takie bardzo podstawowe pytanie. O czym jest ta książka i o kim jest ta książka? Wydaje mi się, że no, to jest tak elementarne pytanie, ale jednak sądzę, że nie do końca odpowiedź wybrzmiała w już przecież licznych reakcjach na tą książkę, recenzjach, dyskusjach. W grudniu była bardzo ciekawa dyskusja w Instytucie Kultury Polskiej na temat tej książki. Więc to jest najważniejsze dla mnie pytanie. Dla mnie. Mówię o własnych jakichś oczekiwaniach. O czym i o kim jest ta książka? I chciałbym przeczytać Państwu, jako wprowadzenie do tej dyskusji, przytoczyć dwa cytaty, które myślę tworzą pewną taką ramę dla tej książki. Bo jeśli ja miałbym jednym słowem, jedną formułą określić, czym ta książka dla mnie jest, to powtórzę to, co już mówiłem w Instytucie Kultury Polskiej. Ta książka dla mnie jest taką książką rewelatorską. Ona ujawnia coś, ona coś odsłania. W tym sensie jest właśnie rewelatorska, prawda? Coś nagle odsłania, czego się nie dostrzega, prawda? W takim codziennym życiu. Książka Eli Janickiej, Festung Warszawa, była też taką książką rewelatorską. No, a wiele rzeczy o mnie można powiedzieć, ale chyba nie to, że nie znam Warszawy, szczególnie tej tego obszaru powiatowego. A jednak w wielu wypadkach to była dla mnie książka rewelatorska. I teraz te dwa cytaty i oddaję panelistom głos. Pierwszy cytat jest z Obrony Sokratesa, Platona, bardzo znany. Bo jeśli mnie skażecie, to niełatwo znajdziecie drugiego takiego, który by tak, śmiech powiedzieć, jak bąk z ręki Boga puszczony, siadał miastu na kark. Ono niby koń wielki i rasowy, ale taki duży, że gnuśnieje i potrzebuje jakiegoś żądła, żeby go budziło. I zdaje mi się, że czymś takim dla miasta ja właśnie jestem. Od Boga mu przydany. Ja, który was ciągle budzę i nakłaniam i zawsze beszczam każdego z osobna po całych dniach, to tu, to ówdzie przysiadując. I drugi cytat, tak jakby wywołany tym pierwszym, tym motywem budzenia. Tak Norwid zaczyna
swój traktat o milczeniu. To są pierwsze zdania. Czy śpiącego można przebudzić grzecznie? Podobno, że nie. Gdyby albowiem budziło się go upadkiem na twarz najlżejszego listka róży, jeszcze byłoby to tylko bardzo wykwintnie albo poetycko pomyślane, lecz nie byłoby grzecznie, bo koniec końców trzeba śpiącemu przerwać snowania myśli jego i to przerwać doraźnie, nie powoli, lecz nagle, przenosząc go jednym ruchem w rzeczywistość i oczywistość inną. Nie można przeto z oczywistości jednej przerzucać nikogo w drugą sposobem grzecznym i pewne brutalstwo nierozłącznie zdawa się być od roboty takowej. Proszę bardzo. Ja myślę, że może zaczniemy od Heleny. Dobrze? Jeśli pozwolisz. O, to jeszcze raz działa, tak? Dziękuję Jackowi za prowadzenie, za to określenie, że jest to książka rewelatorska i za dwa cytaty o obudzeniu. Ja, proszę Państwa, spisałam sobie to, co mam do powiedzenia, szanując czas Państwa. To jest strona 1/10 strony, więc pewnie zmieszczę się. Zacznę od nawiązania do tytułu, tak? Od owego pojęcia filosemityzmu. W pojęciu filosemityzmu zawsze było coś dla Żydów, podmiotów filosemickich, wysiłków, coś drażniącego. Twierdzili, że nie chodzi im o traktowanie serdeczne, ale o traktowanie równe. I rzeczywiście o to właśnie chodzi. Jednak co to jest traktowanie równe i dlaczego ta spontaniczna, ludzka sympatia do Żydów nie gwarantuje tego równego traktowania automatycznie? Pytanie takie na ogół się nie pojawiało i wszystko zawisło w sferze uroczego, ale i bezpiecznego dla wszystkich dąsu kolegów Żydów. Książka Janickiej i Żukowskiego jest książką bardzo poważną. Poważną przez to, czego dotyczy oraz przez to, do czego jej autorzy dążą. Dotyczy centralnego problemu polskiej tożsamości Żydów. Na poziomie potocznym mówimy o obsesji Żydami. Kulminacyjnego problemu ich historii, zagłady, której nie można zrozumieć bez przyswojonej wiedzy o rozmiarze i powszechności przedzagładowego antysemityzmu. Można powiedzieć bez chyba wielkiego błędu, że wiedza taka praktycznie w społeczeństwie polskim nie istnieje. W każdym razie jest kompletnie nieprzyswojona. O tym zresztą, ponieważ książka ich Elżbiety Jańskiej i Tomka Żukowskiego ma też tę zaletę, że jest oparta na bardzo pogłębionych studiach historycznych, mówiąc o antropologii i analizie dyskursu. To nieprzyswojenie, które jest rzeczą istotną, pojawia się oczywiście. Autorzy dążą do postawienia diagnozy obecnego stanu rozumienia tego, co się wydarzyło, pokazywania mechanizmów kultury. Kultura, niesłychanie ważne pojęcie ich pracy, które przesądzają o trwałości nastawienia do Żydów, czyli mechanizmów, które uniemożliwiają zmianę. Podstawową kwestią, stawką analiz w tej książce jest właśnie zmiana. Jest to książka, która w moim przekonaniu ma pokazać, dlaczego zmiana przy obecnym poziomie refleksji jest niemożliwa. Jakiej edukacji, a raczej jakiej reedukacji wymaga, by zmiana była możliwa, czy do pomyślenia. Stan obecny rozumienia tego, co się wydarzyło, to nie żadna w ich książce, to nie żadna średnia krajowa w stosunku do Żydów, ale jego najlepsze wydanie. Te nowe narracje, zawarte w opracowanych przez Janicką i Żukowskiego artystycznych wydarzeniach, pełne są niekwestionowalnej dobrej woli, a niektóre pełne sympatii i podziwu.
Witane bywają przez publiczność z ulgą, jako wreszcie nowy etap mówienia o Żydach. Książka Janickiej-Żukowskiego operuje na rzadko, właściwie niespotykanym u nas poziomie kultury, czyli najgłębszym, podstawowym. Kultura to bazalny element społeczeństwa, bazalny konstrukt nauk o społeczeństwie. Czym ona jest? To są, i tak uczą wszystkich adeptów nauk społecznych, to są trwałe wzory myślenia, zachowania nabywane w procesie socjalizacji, czyli społecznego dziedziczenia, czyli uczenia na ogół bez biednego, co sprawia, że są jak powietrze przezroczyste i jak ono oczywiste. Antysemityzm jest wzorem, czyli normą kultury. Sformułowała to Janicka w tekście, który dla mnie jest tekstem założycielskim narracji, tej rewolucjonizującej nasze myślenie narracji, której założycielami jest Elżbieta i Tomek. Sformułowała tą myśl w recenzji z Jana Tomasza Grossa, z jego książki o Kielcach. Przypomnę, że nazywa się ona Strach, ale jest tam też bardzo ważne sformułowanie historia moralnej zapaści. Janicka twierdzi, że zapaści moralnej nie było. Że nie było, ponieważ antysemityzm jest wzorem, czyli normą kultury. Czym jest, i to jest też bardzo ważne, jest arbitralną przemocą fizyczną i tą, która nas tu interesuje, najbardziej symboliczną, i trwałym wykluczeniem Żydów. To, że antysemityzm jest tak właśnie rozumiany, czyli że jest arbitralną przemocą i trwałym wykluczeniem Żydów, twierdzę, za tym, co można wyczytać w ich książce, jest kompletnie nieprzyswojoną, nieobecną myślą. Antysemityzm ma zawsze jakieś przyczyny. Kiedy antysemityzm nie jest przyczyną, jest przyczyną, a nie skutkiem. Jest pierwszą przyczyną wprawiającą cały układ stosunków z otoczeniem w ruch. Poziom kultury jest głębszy od poziomu ideologii i nastawień. Twórcami wydarzeń i idei analizowanych przez autorów są ludzie wolni od intencjonalnych, złych wobec Żydów nastawień. Odwrotnie, pełni są bardzo dobrych intencji. Kultura jednak działa, automatycznie niejako przenoszone są stare kalki, utwierdzane stare narracje. Dzieła prezentowane w książce, poddane krytycznej analizie, omiecione krytyczną refleksją, ujawniają wszystkie cechy narracji wykluczającej, którą jedną z tych najbardziej znamiennych jest odebranie głosu Żydom. Żyd milczy, jak w filmie Poliński Kamionka, a doświadczenie żydowskie, doświadczenie międzywojnia, antysemityzmu totalnego i wykluczenia w ogóle się nie pojawia. Albo głos żydowski potwierdza narrację większości, jeszcze do tego na chwileczkę wrócę, jak głos Kereta. W imieniu Żydów przemawiają Polacy. Oczywistość takiego zabiegu jest powszechna, można podawać przykłady rozmaite, również spoza produkcji artystycznych oczywiście. Na przykład Muzeum Historii Żydów, które niewątpliwie jest instytucją filosemicką, narracją dominującą jest narracja polska, a próby zapewnienia narracyjnego balansu spotkały się najpierw ze zdziwieniem, a potem z odrzuceniem. Odebranie głosu Żydom, czyli zatrzaśnięcie doświadczenia żydowskiego, jest moralną i psychologiczną nienaprawialną krzywdą. Z punktu widzenia historii prowadzi do kłamstwa, a więc do niemożliwości zmiany. W analizie Tomasza Żukowskiego, analizie tego, co robi Betlejewski, jest bardzo subtelny przykład obchodzenia się czy stosunku ze świadectwami żydowskimi. Więc Betlejewski, jeden z bohaterów książki, bohater wyposażony w dużą wrażliwość i najczystsze intencje. Jak Państwo pamiętacie, czyta świadectwo żydowskie, świadectwo Perechodnika, jedno z wielkich świadectw żydowskich. Czyta je z pewnym roztargnieniem, niestarannie, co powoduje, że w jego przekonaniu Perechodnik jest mordercą, któremu co prawda Betlejewski szczerze współczuje, no niemniej jednak.
Innym takim przywoływanym często w ich książce świadectwem są wiersze Władysława Szlendla. Niezwykłe zupełnie, dla mnie niezwykle poruszającym w tym kontekście jest wiersz Bardzo przepraszam, który jest proroczą wizją nieobecności żydowskiego głosu w powojennej rekonstrukcji zagłady, dokonywanym, co też bardzo ważne, przez wielkich artystów, żadnych podrzędnych antysemitów. Nowe filosemickie narracje na dodatek ze zrozumiałą łatwością produkują dobrych Żydów, wdzięcznych za okazane im zrozumienie. Konstrukt dobrego Żyda zajmuje osobne miejsce w analizach. Dobry Żyd wychodzący naprzeciw oczekiwaniom większości stanowi jeden z podstawowych mechanizmów zapewniających trwałość dotychczasowej konstrukcji stosunków wzajemnych. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom większości to jeszcze jeden sposób, jeszcze jeden z podstawowych mechanizmów zawiadywania piętnem, piętnem żydowskim, jednym z niezbywalnych na gruncie kultury, polskiej cech kondycji Żyda. Zawiadywanie piętnem należy także do wyposażenia kultury, a więc zachowań mimowolnych i oczywistych. W tym momencie, znaczy w tym miejscu, nie w tym momencie skończę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poprosiłbym pana Piotra teraz o głos. Ojej. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że będzie tyle osób, więc przygotowałem taki rodzaj, ja wiem co, zwierzeń lirycznych, które, proszę wybaczyć za ich taki niekiedy to może nazbyt osobisty, ja nie będę przeprowadzał jakiejś szczegółowej analizy książki. Powiem tyle, że o ile odnajduję w niej często bardzo cenne i trafne analizy kiczowatych albo prawda, nostalgicznych upamiętnień Żydów i podszyte tym, co autorzy dość zręcznie, wydaje mi się, ujawniają i dekonstruują, znaczy rozmaite strategie zamiatania pod dywan, upiększania, prawda, tej przedwojennej rzeczywistości, patetyzowania rzeczywistości wojennej, uszlachetniania postaw polskich, przedstawiania się jako ten właśnie ten wielki, szlachetny i wspaniały gospodarz, który teraz skręca się z tęsknoty za nieobecnymi Żydami. I to, to mi się wszystko bardzo podobało i to wszystko sobie czytałem z pewną przyjemnością, widząc, jak autorzy odkrywają w tych, może pewnie można byłoby stworzyć jeszcze długą listę podobnych, prawda, z jednej strony prób upamiętnień i akcji, prawda, żydowskich, a z drugiej strony pokazać, pokazać jakiś ich rewers. Rewers ufundowany, nie wiem, czy to na stereotypach, czy na tym, co przez całą książkę nazywacie dyskursem większościowym i dominującym, który no, siłą rzeczy produkuje takie, a nie inne normy kulturowe i takie inne zachowania. Antysemickie, ale też filosemickie. Ja nie mam do końca pewności, czy filosemityzm zawsze jest tak samo zły, czy niedobry jak antysemityzm. Czy to jednak ta postawa, no zawsze mam poczucie, że dobre intencje jakoś być może to usprawiedliwiają, ale to jest temat troszkę na inną dyskusję. Zrobiłem sobie następujące notatki. W dwóch kwestiach będę się wyłożę swoje żale, a w pozostałych podrzucę kwestie do dyskusji. Więc problemy do dyskusji są następujące. Gruntowna rewizja polskiej kultury dominującej i dyskursu dominującego. Co zrobić po rozbiciu dominacji? Ja tak czytałem i chciałbym się dowiedzieć, jak ma wyglądać ten przyszły, nie wiem, czy utopijny, czy lepszy w każdym razie ustrój społeczny polski. To znaczy, czy on ma być bardziej polski, mniej polski, bardziej uniwersalistyczny, bardziej inkluzywny, czy może gwarantujący
innym mniejszościom, czy po prostu innemu jakiś rodzaj autonomii, to ja od razu szukałem dziur w całym sobie, myśląc, że na przykład uniwersalizacja nigdy nie jest uniwersalizacją bezprzymiotnikową i zawsze jest uniwersalizacją do czegoś dużego. No, w tym wypadku uniwersalizacją polską, tak. I o ile rację ma tutaj cytowana Helena Lattner, że przed wojną doświadczeniem bardzo wielu emancypujących się i asymilujących się Żydów było, prawda, to dotarcie do tej granicy braku akceptacji ze strony kultury docelowej, to ja dzisiaj mam poczucie, że ponieważ jest wszystko polskie, to problem jest inny, jak zachować jakąś elementarną odrębność, inność i autonomię, to znaczy innymi słowy nie być wypchniętym poza granicę wspólnoty, tylko jak się uratować, żeby ta wspólnota nas ze szczętem nie pochłonęła. Wspólnota polska, czy to wspólnota polska narodowa, którą skonsumuje, czy to wspólnota jakaś inna, bardziej uniwersalizująca, powiedzmy bardziej, nie wiem, lewicowa, równościowa, emancypacyjna, która siłą rzeczy też będzie wspólnotą pewnie jednak jakoś tam polsko-narodową i ona wobec tego tych ostatnich polskich Żydów, te niedobitki, połknie. I to jest mój problem na przykład z tym, co wy często krytykujecie jako granica podziału, tak, Żydzi, Polacy, że to jest niedobre, że w przyszłości to powinno się jakoś ulec niwelacji, ulec, ja wiem co, takiemu przewartościowaniu, że ten podział nie będzie znaczącym podziałem, pomiędzy którym jest ten mur gettowy, a jednocześnie pozwoli zachować autonomię. Ja nie wiem, jak to wykonać. To znaczy po prostu nie mam pojęcia, jak to miałoby wyglądać w praktyce, żeby ktoś zarówno był całkowicie równouprawnionym członkiem czegoś, co będzie wspólnotą narodową czy postnarodową, a jednocześnie, żeby pozostał sobą, na przykład Żydem. Mam wrażenie, że tutaj tym dobrym bohaterem tej historii jest ten Żyd, który jednak się emancypuje, że wy też macie swojego dobrego Żyda, tylko że jest to Żyd, który z jednej strony jest gnębiony przez polską większość, a z drugiej strony chciałby jednak jakoś w pełni uczestniczyć we wspólnocie i tak dalej. Na przykład dlatego tutaj negatywnym przykładem są Żydzi religijni. I w tym filmie Polin i rabin Stambler, który się gdzieś pojawia jako figura Żyda religijnego. Dodatkowo dobrym. No on jak? Dobrym, znaczy dobrym, złym, zależy z jakiego punktu widzenia. Idealny. Otóż on jest, ale on nie jest tylko idealny. On ratuje swoją osobność, swoją autonomię. I to jest dla mnie niezwykle cenne. Ta religia jest jego, to, że ta religia się może komuś podobać, na przykład może on być traktowany jako dobry Żyd. To jest przez na przykład przez konserwatywnych Polaków, którzy mówią, o, dobry Żyd, prawda, wygląda jak Żyd i zachowuje się jak Żyd, jest jeszcze religijny i jest konserwatywny. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony to on jest sobą. Więc to są takie paradoksy asymilacji, o których ja bym chętnie pomówił już jakby po omówieniu tych krytyk Betlejewskiego, który już się chyba ostatecznie skompromitował, prawda, czy Istotową z tymi happeningami tego filmu Poli, do Mukereta, który akurat mnie się bardziej podoba niż wam i nie mam z nim takiego problemu. Natomiast ja mam problem to tak na koniec, z dwiema wypowiedziami, które w tej książce są obecne, a potem się jakby może uległy nawet wzmocnieniu wywiadów prasowych, których udzielaliście w kilku miejscach, po których ja się, szczerze mówiąc, skoro już tak opisałem zwierzenia liryczne, poczułem źle. Znaczy jedno to było takie, że Żydowi w Polsce to wolno zajmować się religią, wycinankami i kuchnią. I to niby było powiedziane, że to tak rzeczywiście jest, że tak polska większość chciałaby tego Żyda do kuchni i wycinanek zredukować. Natomiast ja to troszeczkę odebrałem tak, że Żyd to powinien walczyć o emancypację, o zmianę, powinien stać w jakimś takim pierwszym szeregu czegoś, co zaskutkuje rewizją polskiej kultury dominującej. Natomiast jak on jest rewidiantem, czy jak on sobie wycina, czy jak on zajmuje się żydowską kuchnią, kabałą,
nie wiem, filozofią żydowską, czy na przykład jak jest żydowskim pisarzem, to on w pewnym sensie uzasadnia ten dyskurs większościowy. Znaczy staje się troszkę zakładnikiem dyskursu i tak jakby akceptował warunki gry. I to mi się wydaje strasznie niesprawiedliwe. To znaczy mam nadzieję, że takie nie były intencje, ale troszkę to tak wyszło, że ten religijny, że to jest taki troszkę kolaborant antysemickiej kultury większościowej. Albo ten, który jest wyłącznie, chce pozostać, nie wiem, no, od sobie Żydem z żydowskiej ulicy, z TSK, czy skądś indziej. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest Kert. Ja się zgadzam się i nie zgadzam, bo ja bym jednak nie porównywał tej kryjówki, czy domku Kereta i całego projektu Jakuba Szczęsnego do kryjówek gettowych i kryjówek zagładowych. Mi się wydaje, że taka rzecz, że nie było takiej intencji, ale rozmawiałem potem z Jakubem i on mówi, że sam Keret się ucieszy. No i to jest problem, bo któryś z dziennikarzy was zapytał, no ale co na to Keret? I odpowiedzieliście mu wtedy, nie możemy analizować wypowiedzi człowieka, który jest poddany presji. Dlaczego zakładacie, że Keret jest poddany presji? Odbieracie mu tym samym autonomię. To znaczy stwierdzacie coś takiego, że Keret jest aktorem na cudzym przedstawieniu. I to jest coś, czego ja szczerze mówiąc bardzo mi jest trudno zaakceptować. No bo to znaczy, że ja również jestem aktorem, nie wiem, mówiąc midrasz na cudzym przedstawieniu, no bo troszkę się z większością dominującą układam, albo pisząc, nie wiem, żydowskie książki w języku polskim. No Keret co? Keret się zgadza na co? Dostał prezent. No to co on ma powiedzieć? Nie podoba mu się. Tak jak mu się to naprawdę szczerze spodobało? Czemu zakładać, że on jest no albo kimś rodzaju kolaboranta, albo kimś pozbawionym na tyle autonomii, bez poddanej antysemickiej presji, że nie jest w stanie ocenić to, co mu na przykład podarowano. No, jako Szczęsny, czyli architekt, tego mówi, że on się po prostu po ludzku ucieszył. A wy tego nie wierzycie, że on się cieszy. Że to coś musi być pod spodem. Że musi być pod spodem być może to, że on właśnie został mu to wmuszony. No to to nie jest tak jak z obiadem, prawda, że dziecko powie, że smakowało. No to można powiedzieć, że smakowało. Nie ma. A może smakowało, bo uważa, że jednak trzeba powiedzieć cioci, że smakowało, bo cioci się zrobi przykro. Albo ciocia jest groźna i w tym momencie i musimy powiedzieć, że smakowało, bo inaczej ciocia się na nas pogniewa. No nie. Znaczy Keret jest człowiekiem, jest autonomiczną jednostką. Nie wiem, no może on rzeczywiście w duchu sobie powiedział, co za głupoty robią. Ale może sobie myślą, wow, może fajne. Może i nie miał w tyle głowy wszystkiego tego, co jemu przypisujecie. Może wcale nie chciał być ani uniżony, ani wdzięczny. Przyjechał, zamieszkał, wyniósł się, pomyślał sobie fajny gadżet i tyle. To są dwa moje główne żale, które no, mam nadzieję, że nie podkopują wartości książki jako dekonstrukcji pewnego nie wiem, paradygmatu czy pewnej strategii działania, ale jednocześnie no, nie chciałbym tylko i wyłącznie chwalić. Dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, bardzo proszę, panie Andrzeju Edera teraz. Sam panie głos. Musisz wyłapać. To ja od razu do książki. Ogólnie rzecz biorąc, przeczytałem ją z entuzjazmem, ponieważ moje myślenie aktualnie jest wokół takiego zagadnienia Polska jako kraina obłudu. Znaczy Polska, kultura większościowa, to co wy nazywacie kulturą większościową, jako kultura obłudy. Usystematyzowanej obłudy jako pewnej strategii komunikacji społecznej czy budowania dyskursu. No więc wasza książka akurat dokładnie się wpisuje w ten obszar. Ja też bym się nie zgadzał z tym, że te przykłady, które byście pokazali, a tu się raczej nie zgadzam z moimi przedmówcami, są przykładami dobrych intencji. Chyba, że mówimy o tych dobrych intencjach, którymi piekło jest wybrukowane. Moim zdaniem podstawową, fundamentalną intencją, wy o tym piszecie, jest lukrowanie własnego wizerunku.
I że te faktycznie wszystkie historie, które tu są, może poza tym domem Kereta, to są różne formy lukrowania własnego wizerunku. I to jest ta intencja, o którą chodzi. W tym sensie ja nawet nie za bardzo widzę dobre intencje zawarte w tych działaniach. Co uważam jest troszeczkę łatwizną, to znaczy myślę, że można by znaleźć trudniejsze przykłady filosemityzmu z większą dozą dobrych intencji, które i tak są dość przemocowe albo obłudne na różne sposoby. Znaczy, bo też wybór tych przykładów wydaje mi się jednak taki niesłychanie oczywisty. To znaczy, ja nie miałem takiej precyzyjnej analizy jak ta analiza filmu Polin, ale zobaczenie tego filmu wywołało we mnie. To znaczy, to jest po prostu oczywiste, że to jest nadużycie. I natomiast cudownie mi się czytało tą analizę. I w tym sensie ja miałem mnóstwo frajdy czytając tą książkę. Oczywiście jest gorzkiej frajdy, bo to nie jest przyjemny temat. Natomiast tak zastanawiam się, czy mówić o różnych szczegółowych analizach i ich charakterze, ale jednak, ponieważ mamy mało czasu, to przejdę do tego, co wydaje mi się, budzi moje różne wątpliwości. Właściwie wątpliwości nie budzą konkretne analizy, tylko wątpliwość moją budzi pewien podstawowy klimat tej książki. To jest coś w rodzaju świętego gniewu. Znaczy, ta książka jest napisana w klimacie świętego gniewu. I ja to uczucie, czy ten klimat w sobie doskonale rozpoznaję. To znaczy, ja wiem, że są sytuacje, w których ja czuję taki święty gniew. Znaczy, po prostu cholery dostaję, kiedy widzę różnego rodzaju nadużycia, kłamstwa, manipulacje i tak dalej, dotyczące relacji polsko-żydowskich, ale nie tylko. Natomiast ten święty gniew, który jakby jest sztandarem, czy też jest tłem może bardziej tej książki, powoduje, że ona produkuje obraz niesłychanie manichejski. To znaczy, to jest taki obraz, który, no zresztą to wy dość jasno ustawiacie i tu rozumiem trochę pytanie profesora Leociaka. Jest dyskurs czy społeczność mniejszościowa, dyskurs społeczność większościowa i właściwie nie ma nic więcej. To są dwa światy, które są wobec siebie w totalnym antagonizmie, z których jeden jest no co najmniej skrzywdzony, a z drugi jest fundamentalnie nieuczciwy czy podły. Ale przede wszystkim jest homogeniczny w gruncie rzeczy. I to moim zdaniem, ten manichejski obraz, który momentami graniczy z taką naturalizacją, to znaczy, że w pewnym sensie już nie wiadomo, czy mówicie o kulturze i dyskursie, czy mówicie po prostu o takiej biologicznej substancji tego dyskursu. Dla mnie powoduje, że pominięte jest całe mnóstwo pól, w których te zjawiska, o których piszecie, się rozgrywają. No ja powiem o takich, które mi są po prostu bliskie, bo nad nimi dużo myślałem, ale myślę, że ich jest więcej. Jedno pole to jest po prostu pole historyczne. To znaczy, ja bym to nazwał w ten sposób. Historia emancypacji polskiego zniewolonego czy niewolniczego chłopa od statusu poddaństwa w połowie XIX wieku do statusu mieszczaństwa pod koniec XX wieku. Ogromne to dramatyczne wydarzenie, jakim była zagłada, i wszystko, co się stało w trakcie, jest elementem tej długiej drogi emancypacji. Nienawiść do Żydów, zabijanie ich, odbieranie im majątku, radość z tego było elementem emancypacji polskiego, etnicznie polskiego, czyli chrześcijańskiego w większości społeczeństwa. Znaczy, jeżeli nie widać takiej dynamiki historycznej, to właśnie zaczyna to działać wyłącznie jako obraz manichejski. To znaczy obraz, w którym jest po prostu rozdane dobro i zło i nic więcej nie ma.
to jest jeden element, który w moim odczuciu jest tutaj istotny, a oczywiście ten element jest istotny nie tylko ze względu na taką ogólną historyczną wizję, ale też ze względu na aspekt kulturowy, który z tym jest związany. To znaczy kultura polska jest obłudna nie tylko w swoim stosunku do Żydów, czy w tym, jakie miejsce Żydom wyznacza, ale na przykład w relacji tego, co nazwijmy to pańskie i tego, co nazwijmy to ludowe, albo chłopskie, albo niskie ogólnie rzecz biorąc. I ten rodzaj obłudy, który wy bardzo dokładnie ujawniacie w tych relacjach większości polskiej z mniejszością żydowską, funkcjonuje w obrębie większości polskiej w bardzo wielu wymiarach. To znaczy sposób, w jaki przemoc symboliczna, jakiej można się dopuszczać w stosunku do tych, którzy się postrzega jako słabszy, którzy wcale nie muszą być Żydami, ale po prostu się postrzega jako słabszy, chociażby kulturowo, jest bardzo silny. To powoduje, jak włączy się ten element tego, powiedzmy, społecznego kontekstu, to wydaje mi się, że no przede wszystkim to jest bardziej wierne pewnej prawdzie diagnozy społecznej i ten wymiar czysto manichejski traci swoją no, taką prostotę, co wydaje mi się brakuje trochę w tym wywodzie. Też jest, wydaje mi się, problem antropologiczny wynikający z tej takiej trochę naturalizacji dyskursu. To znaczy, że właściwie to nie wiadomo, jaki jest typ człowieka, który kryje się za tym mniejszościowym i większościowym dyskursem. To znaczy, jakie są wasze założenia antropologiczne? To, co się wyłania, to jest takie założenie, że no, ci, którzy są w ramach większościowego dyskursu polskiego, czyli antysemickiego z założenia, są po prostu silni. I to trochę tak działa. To znaczy, ja wiem, że to nie jest wasza intencja, no ale tak to działa. Będziecie odpowiadać. I rozumiem, że po to, żeście wprowadzali tą całą analizę dyskursu, żeby tego nie było. Czy tej subtelnej analizy kultury jako pewnego. Tylko, że przez to, że nie pokazujecie tego dość skomplikowanego kontekstu, to ja nawet mogę tutaj przywołać cytaty, jeżeli to jest potrzebne. No można jeden. Tak. Akurat on dotyczy Niemców, proszę. Krótko mówiąc, w momencie, kiedy jest mowa o tej kładce na chłodnej, jest powiedziane, że ta przestrzeń została zrobiona przez Niemców. Tematem zdjęcia jest bowiem przestrzeń, także została przetworzona przez Niemców i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, stwierdzenie, że to są po prostu Niemcy, jest dla mnie w szerszym kontekście to się staje takie dość wyraźne, taką jak gdyby naturalizacją tego, że Niemcy to są ci, którzy zajmują się głównie zabijaniem Żydów historycznie rzecz biorąc. I wydaje mi się, że w tym kontekście polskim to też tak trochę działa. A moim zdaniem to jest nieuniknione, jeżeli właśnie nie wprowadza się kontekstualizacji tego dyskursu większościowego, to znaczy rozpisania go na różne możliwe głosy, możliwe konflikty, możliwe antropologiczne sytuacje. I to jest moja podstawowa wątpliwość, która właśnie wiąże się z tym nastrojem takiego świętego gniewu, która, znaczy moim zdaniem ta retoryka wypływa z tego nastroju świętego gniewu, w którym piszecie. I tak jak mówię, o ile jest w tym coś, co ja w sobie bardzo odnajduję, dlatego miałem ten rodzaj takiej smutnej frajdy z czytania tej książki, to uważam, że trzeba być ostrożnym z tym, jak bardzo się, że tak powiem, poddaje tego rodzaju nastrojowi. I to jest moja główna krytyczna uwaga. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Trochę rzeczywiście też mi się wydaje, że ten projekt tego, co miałoby się stać w momencie, kiedy ten dyskurs większościowy zostanie przetworzony, jest dość niejasny. To znaczy nie wiadomo, jak będzie wyglądał ten świat, a wy mówicie o jakiejś zmianie i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam, że historycznie rzeczywiście istnieją przykłady
tego, że coś takiego się zdarzyło. Nie bardzo trwały sposób, ale jednak. Mianowicie te zmiany, które się dokonały w 60-tych latach, co najmniej w Niemczech, we Francji, może trochę w Stanach, ale przede wszystkim w Niemczech i we Francji był ten przykład, były pewnego rodzaju zmianą fundamentalnych takich języków, bo przecież i niemiecka kultura, i francuska kultura, antysemityzm bardzo też jest tradycyjnie obecny. I ta zmiana, owszem, mogła się dokonać, ale wtedy, kiedy istniał jakiś bardzo poważny odłam społeczny i polityczny przede wszystkim, który chciał doprowadzić do rewizji tego języka. Bez tak naprawdę polityzacji tego problemu i włączenia go w spór polityczny wewnętrzny, moim zdaniem nie ma szans. Znaczy działania na samym poziomie kulturowej rewizji są tylko dostarczeniem amunicji, natomiast nie są tak naprawdę tym, co może spowodować jakiekolwiek zmiany, cokolwiek tam potem z tych zmian miałoby wyniknąć, bo wyniknąć mogą różne rzeczy. Bardzo dziękuję. No i teraz oddamy głos autorom, ale jeszcze jedno zdanie chcę powiedzieć najpierw, bo czy ten apel pana Andrzeja Ledera dla mnie osobiście jest niezwykle ważny, o ostrożność w gniewie. Ja to bardzo do siebie przyjmuję i będę się starał być ostrożny. Bo ja się łatwo rozpalam w gniewie, to już wszyscy tu wiedzą prawie. Ale muszę być ostrożny, to prawda. Nawet jakby dziękował Jarosławie Kaczyńskim? Ale to było powściągliwy wpis. Nie, bardzo, oczywiście. Bardzo powściągliwy. Kochani, proponuję teraz tak, mamy za 15 mniej więcej siódma, pół godziny, bo muszę państwu oddać głos. Nie, ale myślę, że mniej. Nawet mniej, okej. Okay. Jeżeli mniej, to jeszcze bardziej będę zadowolony. Proszę bardzo, to już dzielcie się tak, jak... Skoro ja wstanę, to będzie mnie lepiej słychać. Albo lepiej przez mikrofon. Bardzo dziękuję państwu za przybycie, za zaproszenie nas na to spotkanie i też bardzo dziękuję za głosy, które usłyszeliśmy. Chciałbym zacząć od tego, że oczywiście ta książka na pewno ma jakieś wady, natomiast myśmy próbowali postawić problem, który wydawał nam się w jakiś sposób oczywisty, kiedy patrzyliśmy na polską kulturę, a jednocześnie zarówno w dyskusji naukowym, jak i w dyskusji publicznej nie odnajdywaliśmy jego rozpoznań. Dlatego staraliśmy się wybrać przykłady możliwie oczywiste, które jednak, no tak to wygląda, były przeważającej części chwalone, a nie ganione, tak? Jakby one zyskiwały społeczne uznanie. No i jakby prawem pierwszego rozpoznania bojem, prawda, no to poniekąd musiało tak wyglądać, tak? Jakby chodziło o postawienie problemu możliwie mocno, zarysowanie narzędzi, którymi się posługiwaliśmy, no i jakby wyciągnięcie wniosków z tego materiału, który proponowaliśmy. Tego próbowaliśmy się przyjrzeć. No oczywiście jakby to jest pierwszy krok, pozostaje nam jeszcze cała droga, jeżeli będziemy chcieli się poruszać w tym kierunku i uściśleń i szukania niuansów i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że prawem gatunku, jeżeli się robi ten pierwszy krok, no to trzeba go jakby wykonać możliwie na 300 stronach, prawda? I jakby możliwie wyraziście. I teraz naszym tematem były stosunki dominacji i wzory kultury większościowej. Jakby to chciałbym powiedzieć jakby bardzo, bardzo mocno i bardzo wyraźnie. Stosunki dominacji i wzory kultury większościowej. Wydaje mi się, że wspólnie unikaliśmy słowa antysemityzm, czy unikaliśmy tego pojęcia po to właśnie, żeby tym wyraźniej zaznaczyć te perspektywę, tak? Dlatego, że posługiwaliśmy się oprzyrządowaniem wziętym od Bourdieu i wziętym od Goffmana z analizy piętna i z analiz kultury dominującej. I w związku z tym chodziło nam o to, żeby pokazać dominację jako pewien system, od którego oczywiście są wyjątki, ale jakby te wyjątki nie sprawiają, że zmieniają się reguły gry, tak? To na tym polega.
I tą dominację rozumieliśmy jakby w takich kilku punktach, może ja tutaj przynajmniej dwa czy trzy wymienię. To znaczy przede wszystkim chodzi o to, że dyskurs publiczny ustawiony jest w taki sposób, że z jednej strony uzasadnia przemoc, uzasadnia wykluczenie, a z drugiej strony jakby z wyników działania tego wykluczenia jeszcze raz jakby czerpię podstawy do tej, jakby czerpię paliwo do tego, żeby tworzyć nowe uzasadnienia. Dwa, to jest kwestia taka, że dominacja i obraz tego wykluczonego innego ma bardzo silny związek z tożsamością tej grupy, która produkuje ten obraz. I trzecia sprawa to jest kwestia tych już szczegółowych presji, które są takim środowiskiem naturalnym, w którym żyjemy wszyscy, tak? Zarówno członkowie grupy większościowej, jak i ci, którzy są nosicielami piętna. Interesowało nas bardzo to, w jaki sposób pewien głos w kulturze, czy to będzie głos krytyczny z jakiejkolwiek strony tam się pojawiający, czy też to będzie głos mniejszości, w jaki sposób on jest blokowany, w jaki sposób on może się pojawić, ale w gruncie rzeczy nic z tego nie wynika, tak jak w piosence Osieckiej, tak? Wszystko co wiemy, nic nam nie szkodzi, tak? Także że pewne kwestie mogą pojawiać się w kulturze po wielokroć, tak? No tak jak wiemy, nie wiem, od Nałkowskiej, prawda, przy torze kolejowym, potem mamy Grünberga, wcześniej jeszcze mamy taką falę artykułów w Kuźnicy w Odrodzeniu, po pogromie kieleckim. Jest mnóstwo tekstów w kulturze polskiej, które są niesłychanie diagnoz. Dobre intelektualnie, jakby prawdziwe merytorycznie, przekonujące retorycznie, a mimo wszystko jakby one giną. Tak? I teraz staraliśmy się pokazać te mechanizmy kultury większościowej, które sprawiają, że ten głos jakoś niknie, znika i że no właśnie tak też jak to opisywał Bourdieu, że mimo starań o emancypację wykluczenie i dominacja jakoś znajdują sobie takim tylnym wyjściem, jakiś taki sposób na utrzymanie się w odrobinę innej formie, tak? A mimo wszystko jednak działają w sposób podobny do poprzedniego. I teraz jakby z tego wynikają rzeczy szczegółowe, tak? Może ja spróbuję się odnieść tutaj do kilku wypowiedzi Państwa, a potem jeszcze pewnie Ela jakoś dopełni to, co ja mówię. Przede wszystkim z tego wynika, że my pisząc na przykład o ludziach z piętnem poddanych presji, bardzo poważnie traktowaliśmy to, że nie zajmujemy się ich strategiami reagowania na presję, tak? Że się tym nie zajmujemy. Interesuje nas to, jak presja jest skonstruowana, tak? Czyli jak kultura buduje taką sytuację, nie wszystko jest tak samo łatwo powiedzieć, tak? Jedne rzeczy jest powiedzieć łatwo, drugie trudno, a trzeci tak w ogóle nie można powiedzieć, nie ryzykując wiele. Także wydaje nam się, że strategie reagowania na te presje, o ile przyjmiemy, że ta nasza diagnoza jest słuszna i że rzeczywiście te presje istnieją, to jest obszar, który trzeba by było jakby osobną, obszerną bardzo pracą potraktować. I tutaj jak Ela mówiła w wywiadzie, rzeczywiście Keret jakby jest poza naszym obszarem zainteresowania, to wydaje mi się, że to było bardzo poważnie powiedziane. Znaczy, że my się zajmujemy tym, w jaki sposób konstruowana jest presja. Jeżeli teraz odpowiadając Piotrowi Pazińskiemu, jakby jak wygląda ta sprawa autonomii, tak? To my jakby oczywiście na tę presję można czuć, można jej nie czuć, można na nią reagować bądź nie, można ją po prostu pominąć albo uznać, że ona nam lata koło nosa. Jakby są bardzo różne sposoby reagowania, ale z tego co przynajmniej
zamierzamy, próbowaliśmy napisać i co próbowaliśmy powiedzieć, w ogóle jakby ta sprawa tego szukania autonomii w ramach wykluczenia, prawda, to jakby to nas, tym się nie zajmujemy, tak? Nas interesuje kultura większościowa, jakby interesują nas modele, które te presje wytwarzają, stąd też wydaje mi się, że jakby staraliśmy się uciekać od tej kwestii jakby autonomii ludzi z piętnem, tak? To jest rzeczywiście poza obszarem naszego zainteresowania. I w tym sensie dobry Żyd, o którym piszemy, jest wytworem wyobraźni kolektywnej, tak? I nie bez powodu tam w tym tekście o Polii mówimy, że Cwi Kamionka to jest konkretna osoba, ale dla nas Cwi Kamionka przede wszystkim ten, którym się zajmujemy, to jest konstrukt Dylewski. To jest to, jak on został wyreżyserowany, w jaki sposób został stworzony jako postać filmowa, ale też figura zbiorowej wyobraźni. Więc ja myślę, że jakby wziąć tą metaforę, którą podsunął Piotr Kaziński, mianowicie tego spektaklu, który ktoś robi, to nas interesuje to, jak on jest robiony, tak? A teraz jak to zrobić, żeby się w nim znaleźć, albo żeby od niego uciec, jak zyskać w nim autonomię, to są jakby bardzo różne rzeczy i myślę, że to jest temat na osobną, bardzo ciekawą pracę, dlatego że tutaj byłoby niesłychanie dużo do powiedzenia. Jest taki numer pisma internetowego Studia Literary Historica i tam jest duży dział na temat tego, co autorzy nazwali sublokatorstwem od tekstu Hanny Krali. To jakoś jest próba rozpoznania tego obszaru. Ale to jest, jak mówię, obszar osobny. Moment, żebym ja się teraz nie pogubił. Dalej. No to już powiedziałem. Właśnie. Teraz jest taka kwestia, znaczy tego świętego dnia. To jest oczywiście jak też uczucia mi znane, chociaż robiłem naprawdę co tylko w mojej mocy, ażeby zostawić się na drzwiami pokoju, kiedy wchodziłem i siadałem za biurko, żeby pisać. No. Na ile mi się to, czy nam się to udało, musicie Państwo sami ocenić. Moment. Właśnie, bo tutaj jest teraz jakby ta sprawa manichejskiego obrazu. Więc to jest do przedmiotu dyskutowania, dlatego rzeczywiście jakby można to tak czytać, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy przyjmiemy taką płaszczyznę wzorów kultury, to oczywiście to jakby wtedy myśmy tak, wydaje mi się, tak myśleli, że na poziomie wzorów kultury badamy to, co w skali społecznej nadaje ton życiu społecznemu, nadaje ton praktykom, nadaje ton sposobowi myślenia. I teraz oczywiście od tego są wyjątki. Gdybyśmy chcieli opisać te wyjątki, to musieliśmy napisać osobny tom na 1000 stron, dlatego że ich jest dużo. Co jednak nie zmienia postaci rzeczy, że one bez pewnego punktu widzenia nie mają znaczenia, tak? Znaczy, że ad vocem? Tak, oczywiście. Bo mnie nie chodzi o wyjątki. Mnie chodzi o to, że moim zdaniem te same praktyki, które wy opisujecie w relacji z tego, co nazywacie dyskurs większościowy, dyskurs mniejszościowy albo Polacy i Żydzi, to występują w obrębie dyskursu większościowego w różnego rodzaju rozgrywkach, czy transakcjach, czy negocjacjach i przemocy, które w obrębie samego dyskursu większościowego są też rozgrywane. I że wtedy to pole staje się o wiele bardziej takie wymiarowe. To znaczy, że nie ma tego manichejskiego napięcia, jest tylko jeden dyskurs większościowy i jeden dyskurs mniejszościowy. To jest moja intencja, a nie, że jest Tylko, że w momencie, kiedy chcemy opisać zjawisko
jakby, które... Znaczy, no, to jest kwestia wyboru strategii, znaczy takiej strategii to jakby do pokazania czegoś, co nam się, jakby nam się wydawało jakimś, no jednak, że nie wiemy o tym jako zbiorowość, tak? Dobrze, zostawmy to, być może nam jeszcze jakieś tutaj przyjdą myśli. Chciałem podać taki przykład, który Grzegorz Niziołek wielokrotnie to przywołuje, czy tych samych autorów, którzy występują jakby w bardzo różnych rolach. Raz jako ci, którzy powielają model, a drugi raz jako ci, którzy go negują. Tak? I to jest, jakby tutaj właśnie widać ten poziom działania wzorów kultury. Być może to próbuję odpowiedzieć na to pytanie o typ człowieka, tak? Czy jakby o dobrych i złych. Że to nie jest tyle kwestia nastawienia, właśnie kwestia intencji, ale tego jakby na ile to, co mówimy, jest jakby poddane refleksji, jest świadome, czy też na ile jest wejściem w te schematy, czy w te wzory, które jakby są w powietrzu jako coś, czego nie poddaje się refleksji. I wydaje mi się, że jedyny sposób ucieczki od tej nieuświadomionej przemocy, tak? Bo ona jednak zakładamy, że jest nieuświadomiona, tak? Że to jest przemoc, którą się reprodukuje, chociaż się właściwie nie chce przemocy, tak? Bo ona się po prostu reprodukuje. To jest uświadomienie, tak? I ja przynajmniej mam takie przekonanie, że jakby świadomość jest w jakimś sensie wyzwalająca, prawda? To znaczy, że rozpoznanie mechanizmu też w dużej mierze jakby uniemożliwia jego powielanie, tak? Czyli że to, co jest tak neurotycznie powtarzane w polskiej kulturze, będzie, kiedy zostanie uświadomione, no to jakby to powtórzenie nie będzie następować już tak łatwo, dlatego że jak wiemy, pewnych przyjemności można doświadczać tylko nieświadomie, w momencie, kiedy one zostają uświadomione, to już wtedy przestają być przyjemnościami. Tak. Dobrze, to ja na tyle. Na gorąco. Dziękuję. Jeszcze będziemy myśleć... Tak, bo będziemy jeszcze rozmawiać z Państwem. Tak, jeszcze garść swoich uwag dorzucę, ale też mam właśnie nadzieję na dyskusję, bo też mam kilka pytań. W każdym razie nie wiem, to co Andrzej Leder nazwał obłudą, też być może można nazwać fasadowością. I ta fasadowość to jest właściwie taki rodzaj siły czy żywiołu, który w ogóle stanowi o trwałości tych wszystkich konstrukcji. Być może gdyby to był solidny gmach, to on by właśnie się niedawno zawalił, a tak ta fasada jest po prostu, wydaje się wieczna, przynajmniej wydaje się produkować w nieskończoność. I tym, co nas też intrygowało, chociaż tu były na początku pewne kontrowersje, które chyba potem między nami, które potem chyba się minimalizowały, czy właśnie kręcimy się w kółko jako kultura i społeczeństwo, czyli też nie kręcimy się w kółko, no ale chwilowo da za oknem noc i mgła i wydaje się, że odpowiedź przynajmniej na ten moment jest dość jasna. Co do świętego gniewu, to tu będzie wolno, tak, przywołać cienie proroka Jeremiasza, bo święty gniew to jest gniew prorocki. Otóż tu jest jedna drobna różnica, to znaczy we wszystkich księgach prorockich zawsze po tym, no, Armagedonie następuje jednak happy end, więc od razu mogę zdradzić, że nasza książka jest bez happy endu w dalszym ciągu. Jak również... Jeremiasza też nie ma happy endu. O, tam jednak mimo wszystko się wygładza sytuacja kolejnych jego enuncjacji. Jestem świeżo po lekturze. Już na poziomie ekspresji, bo muszę powiedzieć, że ten gniew bardzo trudno mu się oprzeć z powodu takiej
niezwanej agresji, która jest w tym przedmiocie opisu, ale również nieprawdopodobnej powtarzalności, przewidywalności. To się po prostu wierzyć nie chce. Tak, na przykład wchodzi się do kina na film Ida, widzi się pierwszą scenę i wiadomo, jaka będzie każda następna. Czy też film Zaćma, który jest taką Idą, dwa, a względnie idą do kwadratu. To jest odrębna dyskusja. Natomiast na poziomie ekspresji starałam się przynajmniej w najwyraźniej nieudany sposób tutaj stosować różne strategie typu pastisz, typu kamp, typu jakiś rodzaj dystansu w każdym razie i powietrza tutaj wprowadzać. Tam, gdzie nie ma powietrza. Co do manichenizmu, mi się wydaje, że to w ogóle nie jest ten porządek, tak? To znaczy nas nie interesuje, kto jest dobry, kto jest zły, nas interesuje ta jakby choreografia, ta hydraulika, ten cały proces rzeczywiście społeczno-kulturowy, jak to działa, jak to się reprodukuje, jak to się powtarza. I również jak to, bo to są nie tylko jakieś konstrukcje umysłowe, tylko to, prawda, że urządza nam też nie tylko nasze życie, ale też wręcz naszą przestrzeń, prawda? To widzimy w Warszawie, więc to wszystko jest takim rodzajem permanentnej produkcji i reprodukcji przestrzenno-dyskursywnej, prawda? Widzimy, jak to nas zaczyna wręcz dusić, że już nie ma nawet wolnego trawnika ani krawężnika w naszym mieście. Tak, co do, znaczy muszę tu na temat Niemców zabrać głos, to ten fragment dotyczy komentarza analiz fotografii, tak wykonanych przez Niemców i to jest próba wniknięcia przez ekipy propagandowe Wehrmachtu, to jest próba wniknięcia w intencje, prawda? Ten film cały kręcony w getcie ma oczywiście ogromną literaturę przedmiotu, to nie było tematem, ale absolutnie w ogóle nie chodziło o to. W tym sensie rzeczywiście było to produkcją niemiecką i to bardzo mi trudno jest przyjąć tę uwagę i trochę się źle z nią czuję, chciałam się od niej zdystansować. Natomiast co do tego braku fundamentalnego, o którym mówi Andrzej Leder, to chyba nie jest do końca brak historyczny, tak? Bo ten kontekst historyczny jest tutaj bardzo szczegółowo odtwarzany. Natomiast bardziej to chodziło o kontekst społeczny, prawda? O kontekst całego procesu społecznego. Otóż przecież właśnie historię jako proces społeczny. Jako proces społeczny. Otóż nas tutaj, znaczy mamy świadomość historii jako procesu społecznego, natomiast nas interesowała reprezentacja, tak, tej historii i tego procesu społecznego. I teraz co się stało na poziomie reprezentacji, mianowicie opowieść o tej przeszłości, w której ten proces społeczny się właśnie dokonał, zupełnie nie odzwierciedla, tak? Nie odzwierciedla tego procesu. A ta opowieść wcale nie jest też historią emancypacji, prawda? Bo stało się tak na poziomie narracji, że te grupy, klasy wyemancypowane przejęły dyskurs już istniejący, dostępny, prawda? Który zatarł zupełnie ślad tego całego procesu, nie tylko zagłady, ale też właśnie emancypacji. Ale co więcej, zatarcie śladu, zagłady zostało wykonane nie tylko przez tych, którzy się wyemancypowali, ale też przez tych, którzy już wcześniej dominowali, tak? I tu chciałam powiedzieć o takim zjawisku, znaczy w jaki sposób te grupy emancypujące się wchodzą w te buty, prawda, tej gotowej opowieści, która nie wytwarza się gotowej opowieści o przeszłości, o historii, również tej opowieści, która kompletnie zaciera sprawę antysemityzmu i zagłady. I ta opowieść
powieść jest przygotowywana nie przez żadnych wykluczonych, nie przez żaden margines, nie przez żadnych, no nie wiem, w każdym razie takich ludzi, których byśmy chcieli wykluczyć poza nasze pole widzenia, tylko przez ścisłą elitę społeczną w socjologicznym rozumieniu tego słowa. I ta opowieść jest konfekcjonowana dokładnie w momencie, kiedy się dzień zakłada. To jest 41, 42, 43 rok. Tu jest kompendium tego procesu wydane w takim, jak Michaela Dawner, trójpaku. Przez polskie państwo, znaczy prawda, polskie państwo podziemne, które uważa się za prawomocnego reprezentanta polskości, jest również za tak. Powiedzmy, co tam jest, bo może nie. Dobrze, to są dwa największe, najważniejsze teksty. Rok 42, likwidacja getta warszawskiego, pióra Antoniego Szymanowskiego, rok 43, na oczach świata, Marii Kahn. Osoby autorów są może tutaj mniej ważne, bardziej ważne jest to, że to są takie dokumenty, statementy publikowane przez polskie państwo podziemne i kolportowane szeroko, również jako towar eksportowy. I to jest taka opowieść, to jest taki przykład, to są właściwie polskie państwo podziemne, działa jak straż pożarna, to znaczy biega wokół tego płonącego getta i stara się zrobić wszystko, żeby te płomienie się nie przeniosły na zewnątrz i żeby można było wynieść tę opowieść dotychczasową, nietkniętą, i ona rzeczywiście wychodzi z tego nietknięta, nawet nowa i lepsza, bo zahartowana w tym ogniu zagłady. I w tym sensie jeżeli używać twojego opisu, te grupy poprzednio wykluczone jakoś dołączają do tej elitarnej skądinąd opowieści i rozpoznają się w tym obrazie, w tym również autowizerunku. To jest moje pytanie, ja je wypowiem, ale potem jeszcze kilka uwag powiem, bo powiedziałeś coś bardzo, bo oczywiście nasze pytanie jest pytaniem o zmianę. Tutaj nic nie mamy na myśli, żadnych jakichś, nie wiem, czegoś, co by już, czego by już nie było, tak. Chodzi nam po prostu o to, że znaczy dzisiaj to już możemy powiedzieć, upadła w Polsce liberalna demokracja. I ona upadła pod, tak głębinowo jakby rzecz analizując, pod wpływem tego ciśnienia kultury większościowej, która jest, nie tylko nie jest kulturą liberalno-demokratyczną, ale chyba jakoś jest kulturą, prawda, albo jest kulturą bez emancypacji, albo kulturą przeciwko emancypacji. Dodamy takie dwa warianty, to jest w ogóle... Tak, można sądzić. I teraz ty mówisz tak, że bez politycyzacji, tak, nie da rady jakby postawić problemu, wywołać problemu i doprowadzić do zmian. I teraz jest pytanie, czy na ile ja dobrze to zrozumiałam, jak my to mamy politycyzować, że się tak wyrażę, jeżeli w tej sferze polityczności, tak, nie tylko polityki, ale polityczności, nie ma pluralizmu. Tak? I tam, gdzie mówimy o dyskursie większościowym i mniejszościowym, to nawet nie jest tak, że większościowy dyskurs to mówią Polacy, a mniejszościowy to mówią Żydzi, czy ludzie uważają. Nie, to są pewne typy narracji, prawda? I różne osoby mogą w tych kostiumach narracyjnych występować. To znowu nie chodzi o sztywne podziały, że różne osoby w różnym okresie, prawda, czy w różnych kontekstach mogą występować w różnych rolach. Krótko mówiąc, to jest niesłychanie dramatyczne pytanie, którędy do zmiany, i we wstępie wręcz, znaczy wstęp był pisany wiosną 2016 roku, wręcz jest taka już sugestia, no jakoś będąca chyba... proroczą. No, nie wiem, chyba raczej nie proroczą, ale takim trochę przyznaniem się do strasznego zwątpienia, tak? Bo właściwie co zrobiliśmy z taką szansą niesamowitą, jakim był ten wstrząs dyskursywny w roku 2000, 2001.
Nie tylko się wszystko udało odkręcić na poziomie opowieści, ale jak się okazało, też udaje się w ogóle odkręcić sytuację na poziomie faktów, tak? To jest coś, skądinąd zresztą jestem za, tak? Znaczy naprawdę jestem za, żeby to wszystko zrobili Niemcy, ale znaczy to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego i jakoś wręcz bez precedensu, chyba nawet po 45 roku. Jasne, kończę. W każdym razie tu prawda, zadaliśmy takie pytanie, czy zagrozi, czy jedyną szansą nie jest po prostu emancypacja jednostek, tak? Jako jednostek, czyli to jest taka kompletna bezradność jako czujących i myślących bytów społecznych. I ostatnia taka uwaga, krótko mówiąc, mam wrażenie, że przyświeca nam takie pragnienie, przynajmniej dążenia do jakiegoś społeczeństwa świeckiego, egalitarnego, właśnie do kultury liberalno-demokratycznej, która by też się siłą rzeczy zaczęła bardziej pluralizować. No i oczywiście tutaj wiemy, że wiedza nie załatwi niczego, tak? Bo wiedza o zagładzie się znakomicie daje zneutralizować i przejmować w te wszystkie straszliwe narracje pełne przemocy i wykluczenia. Natomiast przede wszystkim no, edukacja antydyskryminacyjna, tak? Z którą myśmy się bardzo sprawnie uporali, likwidując ją po prostu w zarodku po akcesji do Unii Europejskiej. Zapewne nie odpowiedziałam na żadne z pytań, ale to może nie, w dyskusji będzie okazja. Tak. W każdym razie, co z tą, chciałam jeszcze właśnie, bo to jest bardzo ważne, tak, co z tą polityzacją jako nieuniknionym etapem, czy ogniwem wędrówki z zmian, tak? W sytuacji braku. To znaczy. Adwocem, bo no, później. Adwocem, tak, państwo ja oddali, również zostałem wywołany, to odpowiem to, co mogę to jest świetna formuła w ogóle. Adwocem, nauczcie się państwo, to jest znakomite. Losa. Zawsze można wejść, mówiąc bardzo krótko. To znaczy, jak to zrobić w Polsce, to jeszcze nie wiem. Natomiast to, czego uczy przykład na przykład niemiecki, to, że tak naprawdę rewizja antysemityzmu niemieckiego, częściowa co najmniej, dokonała się jednocześnie z rewoltą przeciwko oligarchicznemu kapitalizmowi, który w Bundesrepublice był oparty kadrowo co najmniej na tak naprawdę NSDAP. I to pokolenie, które w 60-tych latach najpierw przeżyło głęboko proces frankfurcki i to wszystko, a potem zadało pytanie, no jak to jest możliwe, żeby ci sami ludzie aktualnie zarządzali naszym krajem, doprowadziło do polityzacji problemu. Jak to się może zdarzyć w Polsce, nie wiem, ale wydaje mi się, że bez tego rodzaju syntezy jakiegoś w jakimś stopniu, to dyskusja wyłącznie w obszarze kulturowym będzie skupiała się w Pałacu Staszica, sala numer 143. Imienia Mickiewicza. Nie no, oczywiście. I tak, tak miło, że jest na plus tutaj. Tak no tak, bardzo dużo. Teraz chciałbym właśnie oddać państwu głos i powiedzieć, że rzeczywiście jest więcej wątków, które padły tu w tych wypowiedziach panelistów i nie zostały wyczerpane, czy może nawet w ogóle poruszone. Ja na przykład wydaje mi się, że znaczy mam taki niedosyt, jeśli chodzi o jakiś rezonans wypowiedzi pana Piotra Kaźnińskiego. Wydaje mi się to bardzo ważna wypowiedź. No i chciałbym, może państwo podejmą ten wątek, a tu właśnie emancypacja, autonomia, czy można być normalnym Żydem w Polsce, nie poddając się... Nie, to nie można. No nie, no nie wiem, no ale to jest ciekawe pytanie, no. I pan tu ważne rzeczy mówił, bo autorzy tym się nie zajmowali, co podkreślają bardzo wyraźnie. I to nie jest zarzut wobec książki, prawda, ale to jest pytanie o sprawę, o problem. To jest jedno. Mi się wydaje, że nie podjęliśmy chyba w ogóle czegoś, co na przykład było taką dość tematem możliwych rozmów w Instytucie Kultury Polskiej na takiej właśnie dyskusji, mianowicie coś, co mógłbym określić grzechem filosemityzmu. Tam na przykład jakby taka reakcja wielu dyskutantów była taka, o kurczę, to przecież no, ja mam bardzo dobre intencje, ale okazuje się, że cholera, no to jest jakiś, co ja robię, to jest jakiś grzech, no to ja przecież maltretuję
maltretuję tych biednych Żydów, ja im wmuszam jakąś narrację, ja w ogóle robię złe rzeczy, prawda? No więc grzech filosemityzmu, czy można popełnić grzech filosemityzmu, prawda? I czy na przykład trzeba to piętnować i w ogóle co to znaczy dobre intencje i tak dalej. To jest taki wątek. I ostatnia rzecz. Mi się wydaje, że bardzo tu padła chyba ta formuła sublokatorki, prawda? No, wydaje mi się, że sublokatorka Hanny Kral jest tu niezwykle ważnym taką no ja wiem, no takim, no jak to nazwać, no to jest fundacyjna też książka dla was powinna być. Siedzi tutaj na sali pani Ania Tatar, która świeżo napisała doktorat o Hannie Kral i pisała bardzo dużo o sublokatorce, o tych wszystkich właśnie strategiach, tego wpisywania się w narrację, prawda, tej żarliwej chęci bycia dobrym Żydem, prawda, albo bycia dobrym Polakiem, albo w ogóle umieszczenia się w tej no, przyjętej, prawda, opowieści, no, żebyśmy wszyscy dobrze, fajnie ze sobą jakoś żyli. Więc to są te tematy, które na przykład zasugerowałbym może państwu do podjęcia. Proszę bardzo. Andrzej Gorzów. Pan przyjemność być tutaj kolejny raz. Chciałem podziękować za zaproszenie. Ja myślę jednak, że my tą dyskusję trochę tak skłóciliśmy. Być może wynika to z ogromnej wiedzy wszystkich państwa o tym i dlatego nie padło żadne słowo. Ale sądzę, że na tej sprawie trzeba popatrzeć troszkę szerzej. Mianowicie, w czasie II wojny światowej na tej ziemi zginęło, jak 50 lat temu podawała wielka encyklopedia, ponad 6 milionów, a jak obecnie encyklopedia Gazety Wyborczej 5 milionów 600 i tam są różne liczby, ilu Polaków zginęło i Żydów, ale najważniejsze jest co innego, że oni zginęli i żadne systemy, które były w tym czasie polityczne, nie były w stanie temu zapobiec. I dla nas powinno być fundamentalne pytanie. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Polacy, Żydzi byli osobno? Bo faktycznie byli osobno. Ja kilkakrotnie pytałem, czy były jakieś próby nawiązania z państwem podziemnym rozmów, kiedy lokalizowano choćby getto warszawskie. Nie wiem, nie było takich potrzeb. Podobnie było przy getcie w Łodzi. Tak, bo wtedy była taka sytuacja. Ale konsekwentnie te dwa narody były coraz bardziej od siebie oddalone. I co najgorsze, my wszyscy to podświadomie gdzieś tam wspieramy. Polacy też ginęli i zaczęli ginąć trochę wcześniej. I ginęło ich mniej więcej tyle samo, co Żydów, tylko że Żydzi byli masowo mordowani. To Polacy okazał od przypadku do przypadku. Tu mamy tam 50. A czy ma pan pytanie do autorów? Kończę ten wątek. Otóż myślę, że warto o tym mówić. Natomiast chciałem panu podziękować za darełkę. Nie spodziewałem się takiej pięknej. Odebranie majątków żydowskich jako element polskiej emancypacji. Proszę pana, moje gratulacje. Mógłbym powiedzieć odwrotnie, a po powstaniu styczniowym co było? Nie będę tego odpociągał. Nie, ale my o powstaniu styczniowym nie rozmawiamy. Nie, ale to nie jest dobra droga, poproszę. Dziękuję. Bardzo proszę o takie też zdyscyplinowane głosy. Nie ideologicznie, ale czasowo. Bardzo proszę, to z państwa. Bardzo dobre skończenie. Krótkie pytanie do dr Janickiej, nazywam się Krzysztof Kuhn. Czy ma pani może jakiś przykład projektu artystycznego, przede wszystkim interesuje mnie w przestrzeni publicznej, na temat Żydów, który uważa pani, że wnosi wartościowy głos do kultury i dyskursu na temat relacji polsko-żydowskich? I no, tak. Przede wszystkim, któremu udaje się uniknąć owemu grzechu filosemityzmu. Może pan zachowa mikrofon, a jakiś może konkretny przykład, bo w tej chwili pracuję na terenie Warszawy i nie widzę w Warszawie czegoś takiego.
Coś może Pan jeszcze o coś konkretnie zapytać, o jakieś konkretną realizację? Pan ma sugestie. Właśnie, może Pan, może pan ma sugestie, to było może, bardzo ciekawe. Ja nie wiem, jest ma plan realizacji w Niemczech, albo na Zachodzie, teraz jest duża dyskusja w Londynie, bo jest projektowany, są już są projekty, jest tam shortlista 10 pierwszych pomnika Holocaust, tam Memorial też się będzie nazwało. I przykład właśnie jakiegoś projektu artystycznego, najbardziej mówię też w przestrzeni publicznej, ale może być też inny, który właśnie unika tego brzegu filosemityzmu. Znaczy w Anglii też widziałem, jest w tej chwili duża dyskusja na ten temat, czy jest sens, czy to czy nie, ale najbardziej właśnie się interesuje mnie. To jest dyskusja zupełnie, bo to są zupełnie inne konteksty, to jest dyskusja o czym innym i ogromna debata na przykład nad tym, co się dzieje w Niemczech, prawda? I tu w jednym słowie nie. Natomiast w Polsce, przepraszam, w tej chwili nie tak nic takiego się nie odłożyło, ale przynajmniej na pewno w Warszawie nie. Także nie, to jest za szerokie pytanie, trochę z innej w ogóle puli. Bo mam po prostu w książce mam przykładów sześciu chyba, tak, czy pięciu projektów, które właśnie według autorów mają ten grzech filosemityzmu. Nie, to ja to nazwałem, to ja jestem prowokatorem przecież. Ja to tak nazwałem, autorzy tego nie mówią. Odwrotną książkę, bo jestem w odbicie lustrzane. Mówimy o tym konkretnym kontekście, tak, kulturowym, bo to nie jest porównywalne z tym, co się dzieje w Niemczech, zarówno z tym, co było historycznie, jak i z tym, jak Niemcy z tym później, co z tym konkretnie robili. I też jest ogromna myśl krytyczna w Niemczech, również w stosunku do każdego etapu, który jest uznany za jakoś pozytywny. Tak? Jest, zaraz przychodzi fala, właśnie loża szyderców startuje i demoluje każde kolejne osiągnięcie, więc to w ogóle jest jakby nie na temat, nie jestem przygotowana tak do rozmowy, to wszystko wymaga zawsze analizy. Natomiast jak chodzi o takie przekazy, które w polskiej kulturze wydają się, prawda, wolne od tego, no to ja bym mówiła o filmie Pokłosie, czy o kilku filmach dokumentalnych, na przykład Miejsce urodzenia lub Sztetlu Marzyńskiego, jeżeli to można uznać za, no w każdym razie, tak, czy książka Anny Bikont z Jedwabnego, tak, najpełniejsza wypowiedź o Jedwabnym, najdalej idąca, najgłębiej. Macety codziennego użytku Łukasza Baksika, tak, na przykład. Tak, ale mówię, pytanie jest bardzo, znaczy, trochę z boku. Ale celne. Celne, ale wymagające takiej kompetencji, które ja po prostu nie jestem w stanie uruchomić, bo jestem w tej chwili w orbicie. Na innej orbicie, że się nie da. Proszę bardzo, ja mam taką propozycję, jeżeli będzie jakieś konkretne pytanie do Państwa, czy do panelistów również, to wtedy jakby od razu poprosimy o odpowiedź, ale mogą też Państwo po prostu no, wyrazić jakąś swoją uwagę, refleksję, to wtedy nie będziemy na nią odpowiadać. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Może raczej komentarz z takim pytanie, to jest właśnie pani Ania Tata. Nigdy więcej. A pan sobie decydent w tej mojej pracy, jak już sobie tak tego wspomniałem. Od pewnego czasu, mniej więcej od lata 2015 roku, obserwujemy przemoc już nie tylko symboliczną, ale gwałtowną przemoc ksenofobiczną na ulicach. Rozrobił się język i rozrobiła się nam atmosfera społeczna i ta przemoc jest już bardzo realna. Ona wcześniej też była. Ale teraz mam wrażenie, to co obserwujemy też w stowarzyszeniu nic więcej, te akty przemocy się zwielokrotniły. Mam wrażenie, że figura Żyda w tym dyskursie nienawistym została nieco odsunięta, troszkę przykryta figurą muzułmana, czy raczej uchodźcy, który stał się taką figurą wszelkiego zła.
pytanie beznadziejne. Czy Państwo widzą jakiekolwiek szanse w takim dyskursie publicznym, jakiekolwiek nisze, które umożliwiałyby odwrócenie albo chociaż zastopowanie tej przemocy językowej, która się przeradza w przemoc na ulicach? To myślę, że może tak. No. Ja może na temat tego przesunięcia, czy odsunięcia figury Żyda, bo ona nie została odsunięta. I właśnie takim kompletnie dobijającym przykładem tego kręcenia się w kółko była dokładnie kampania nienawiści na temat uchodźców. Ponieważ była to rekonstrukcja historyczna, tak? Zupełnie nierozpoznana jako taka przez kulturę, przez media, przez no nic po prostu nikogo, przynajmniej w tej sferze publicznej. W Polsce mianowicie mieliśmy, prawda, taki pierwowzór w roku 1938, kiedy to, i powiem może kilka słów na ten temat, bo to warto sobie to jakoś uświadomić i wprowadzić to do takiego no właśnie potocznego zasobu wiedzy. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej postanowił pozbawić obywatelstwa obywateli polskich przebywających za granicami kraju, którzy tam pewnych kryteriów nie spełniali, tam dłużej niż 5 lat, stracili łączność, szkodzili krajowi. Krótko mówiąc, w ślad za tym Sejm to przyjął, prezydent podpisał, poszła instrukcja konsularna do ambasad i konsulatów, precyzująca, że chodzi tu o Żydów, względnie, jeżeli to się czymś różni, komunistów, obywateli polskich. I docelowo chodziło o 70 tysięcy Żydów, polskich obywateli mieszkających w Niemczech i w Austrii. I kiedy III Rzesza się zorientowała w tym wszystkim, działając takie działanie, uderzenie wyprzedzające zastosowała, ponieważ zrozumiała, że za moment się znajdzie z tysiącami ludzi bez dokumentów, tych ludzi obrabowała i odstawiła przemocą, prawda? Wpędziła do Polski bagnetami. I ci ludzie koczowali pod gołym niebem w strefie, w tym całym Nomadslandzie, w Zwolszyniu, no, w warunkach absolutnie nieludzkich, ponieważ też rząd nie chciał wpuścić tych ludzi do środka kraju, tak żeby oni się po prostu rozjechali po kraju. I wytworzyła się tam, w tym obozie, po prostu bez imienia, tak, no, katastrofa humanitarna. I na wieść o tym, co tam się działo, w Paryżu polski obywatel, Herschel Grünspan, udał się do ambasady III Rzeszy i zastrzelił jednego z dyplomatów. Chciał zastrzelić ambasadora, to się nie udało. Zginął inny dygnitarz. Niemcy później, znaczy potraktowali to, tak, użyli tego wydarzenia jako pretekstu do zorganizowanej akcji pogromowej, którą znamy pod nazwą Noc Kryształowa. I teraz rocznicę Nocy Kryształowej w Polsce się obchodzi. Nie ma problemu. Natomiast nigdy nie pada ani jedno słowo na temat polskiego kontekstu tego wydarzenia. I teraz tej katastrofie humanitarnej, która się działa z Wolszynią, towarzyszyła kampania nienawiści w Polsce. Absolutnie porównywalna z tą, która się odbyła pod koniec roku 2015 i na początku 2016. I teraz jest czymś kompletnie nieprawdopodobnym, że osoba, która zdecydowała się na wskazanie związku między tymi wydarzeniami a przeszłością, czyli jakoś wskazywała na pewien wzór kultury, który się reprodukuje, tak? I który się reprodukuje w związku z nie podjęciem rozliczeń, nie skonfrontowaniem się z rzeczywistością, Jan Tomasz Gross sam pan ofiarą, sami Państwo wiedzą czego. Także tutaj też dotykamy takiego miejsca bardzo newralgicznego, że często łatwiej jest, znaczy dozwolona jest analiza przeszłości jako przeszłości, nawet czasem bardzo krytyczna, ale już nie jako czegoś, z czego wynikają jakieś zobowiązania na dziś.
Więc też może tak, ale nie mam, trudno jakieś konkretne recepty tu formułować, ale może też tak na to trzeba wskazywać i o tym mówić, tak, kiedy na przykład macie głos, prawda, na 9 listopada, o tym próbować przypominać. Zapraszam Państwa do wypowiadania się. Już czuję, że tutaj Staszek chciałby coś powiedzieć, tak? Stanisław Bire. Ja może nie o książce, ale chciałbym podjąć ten wątek, który Andrzej Ledy podjął, to znaczy tę problematyczność pojęcia dyskursu większościowego. Wydaje mi się, że po 1989 roku, ta wasza książka o tym jest, tych dyskursów jest więcej większościowej. No i sam fakt, że w tej chwili jesteśmy tak spolaryzowani jako społeczeństwo, wynika również z tej emancypacji różnych dyskursów. No i pytanie jest, czy wasz projekt jakby mówiący o tym, o przemocy filosemickiej, nie jest też takim apelem o dowartościowanie może jakichś dyskursów, no, wspomnianych tutaj Jan Tomasz Grossi, Wojskiego i tak dalej. No możemy dyskutować, na ile to był udany dyskurs, ale on gdzieś zaistniał. I czy waszym zdaniem nie ma już jakichś no, na tyle mocnych tych dyskursów właśnie konkurencyjnych wobec tego, co mamy za oknem, jak Ela mówiła. Tylko, że może jest jakaś, no nie wiem, to tak głośno myślę troszkę, ale wydaje mi się, że jakaś polifonia jest w Polsce, ale ona jest taka bardzo no, rachityczna, ale trochę się czuję sam, że jakby, jeżeli przyjdzie ten tak dyskurs, to jakby nie ma miejsca dla mnie. No, w tym sensie się trochę to pomina o możliwość istnienia tej przestrzeni tak mocno przez was no, tak ostro naszkicowany. No, nie wiem, czy to jest pytanie, czy uważam. Tomku, Elu? Zaraz Tomkowi oddam głos, to znaczy, ale Tomek też chyba powiedział, że takie jakby głosy alternatywne, czy nawet dyskursy alternatywne istniały zawsze, tak? Od samego początku. Tylko, że one nigdy nie zdobywały, nigdy się nie stawały jakimiś zjawiskami, które rozstrzygają o czymś. Nigdy nie były kontynuowane, prawda? To się zawsze pojawia znikąd. Zawsze od początku, zawsze od zera, najczęściej pod wpływem jakichś zewnętrznych bodźców. Natomiast jaką chyba najbardziej przygniatającą odpowiedzią na to pytanie jest polska polityka historyczna prowadzona przez różne formacje ponad podziałami po akcesji do Unii Europejskiej i wyniki głosowań nad ustawami, prawda, na przykład nad rehabilitacją Narodowych Sił Zbrojnych, nad uchwałą o ludobójstwie na Wołyniu. 100% zgody, prawda? Czasem się ktoś wstrzyma od głosu, a Sejm ma barwy bardzo różne. I może, znaczy, taka jest reprezentacja. Takie też przełożenie praktyczne tego. Więc ja myślę, że tutaj problem jest taki, że rzeczywiście mamy, no to jak to powtarzamy po raz dziesiąty, rzeczywiście mamy te głosy alternatywne. No i teraz one są różnej jakości, czy jakby różny mają status. I mi się zdaje, że jakby że też taki problem, który podnosi ta nasza książka, który chcieliśmy podjąć, to jest taki, na ile w tych głosach, które, tak jak Staszek mówił, uznalibyśmy za swoje, tak? To na ile w tych, jakby w tych głosach jest ważny autowizerunek jako taki główna stawka, która nam organizuje jakby cały sposób myślenia. I tak myślę na przykład, że z Błońskim byłaby taka historia, tak? Że u Błońskiego autowizerunek polskiej społeczności byłby tą wartością nadrzędną, tak? Pomijając kontekst, w jakim się ukazał ten tekst, tak? I że w momencie, kiedy ten autowizerunek jest tą nadrzędną wartością czy stawką w grze, to mnie się wydaje, że jakby że szanse naruszenia tego jakby tych praktyk, wykluczenia są maleją, bardzo, jakby bardzo mocno maleją, tak? I że tak myślę sobie. I w związku z tym jakby być może spróbowalibyśmy się na to tak spojrzeć, że
jakby, że... Że być może jakby potrzebujemy rewizji także jakby tego wszystkiego, z czym się utożsamiamy, tak? Tych wszystkich tekstów, które jakby na których, ja tak powiem, już osobiście, na których się wychowałem, tak? Czyli tych, które mnie, nie wiem, no, Rymkiewicza, Urszak Placu, który w swoim czasie zrobił na mnie ogromne wrażenie tam 30 lat temu, prawda? Błońskiego. Byłoby tak, nazbierało się takich tekstów. Teraz jest jakby, widzimy, że to jakoś nie działa. Pytanie, dlaczego nie działa, tak? Odpowiedź prowizoryczna na teraz. Bo autowizerunek wspólnoty jest tą nadrzędną wartością, tak? No i teraz znowu Bartoszewski, no to jest też nieznany przykład. On jest teraz jakby taką postacią kodu, bądź przyzwoity i Bartoszewski. Znaczy jak się czyta dzisiaj ten jest z ojczyzny mojej, to po prostu naprawdę jakby trudno jest się zorientować, jak on się znalazł na tym plakacie, tak? I oczywiście ja mówię, to był na pewno bardzo przyzwoisty człowiek, jakby miał najlepsze intencje i dużo bardzo dobrego zrobił, ale jesteśmy jakby przed tym, przed tą ślepą plamką kultury, przed naszą własną ślepą plamką. Więc dobrze może by było przeczytać te nasze teksty krytycznie i spróbować jakby zobaczyć, gdzie jest ten ślepy punkt, tak? Gdzie jest to miejsce, w którym okazuje się, że autowizerunek wspólnoty, do której należymy, jest ważniejszy od tego, tak, co się wydarzyło, jaka była w tym nasza rola, tak, od krytycznej refleksji, tak, czy blokuje tą krytyczną refleksję. Więc ja myślę, że tak ja bym na to patrzył. I wtedy moglibyśmy sobie robić inne hierarchie, tak, że na przykład wtedy, nie wiem, no Niewinne oko Wilczyka by było takim tekstem, dobra, kurczę, tu jest, albo Eli, prawda, miejsce nieparzyste, tutaj mamy, tak, mamy uchwycone coś. Tego by się też pewnie bardzo dużo znalazło. Nie wiem, no prace centrum to są pod tym względem jakby jako robota nad historią, prawda? To każda z tych książek to jest właśnie taka robota, tak? Czy nie wiem, to co pisze Tokarska Baki. Także tego jest bardzo dużo, tak? Tyle tylko, że teraz jest pytanie, jak na to patrzeć, tak? Z której strony? I nasza prowizoryczna odpowiedź, jak wydawało nam się, że dosyć no, dla nas satysfakcjonująca w tym momencie, gdyśmy to pisali, to jest ten papierek lakmusowy. Co jest z autowizerunkiem? Czy on jest stawką, czy nie jest stawką, tak? I w momencie, jak się udaje rozbroić te mechanizmy, kiedy autowizerunek jest to po prostu tym, o co walczymy. To tak bym to doktor Dabner. No, oczywiście, proszę bardzo. Znaczy, tego, o czym mówił Tomek, no, własnymi słowami trochę inaczej. Znaczy, pytanie jest w ogóle takie, tak, na ile wymienione tutaj przez ciebie dyskursy są rzeczywiście dyskursami alternatywnymi, prawda? Znaczy, na ile jest tak, że one są na tyle krytyczne, że można mówić o alternatywie, prawda? Dyskurs poprzedniej ekipy, politycznej, ale również światopoglądowo-ideowej, w interesujących nas kwestiach, twierdzę, nie był dyskursem alternatywnym w ogóle. Nie, w żaden sposób nie. Właśnie. I natomiast, jeśli by podawać przykład jakiegoś dyskursu, to tutaj myślę, że takie dyskursy w historii Polski powojennej bywały. To był dyskurs radykalnej lewicy. Nie myślę o członkach aparatu, który decydował, prawda, który miał władzę. Natomiast ta grupa ludzi, nie bardzo szeroka, ale niesłychanie nam dobrze znana, którą ja nazywam radykalnymi lewicowymi publicystami bądź pisarzami, na przykład tuż po wojnie, tak, Tuwim, Broniewski, Jastrun Niejaki, prawda, Przywość do pewnego stopnia, prawda? Tak, to byli ludzie, których dyskurs łatwo jest odtworzyć, ponieważ to jest taka publicystyka, który był dyskursem alternatywnym i krytycznym i z całą pewnością nie, żadną dla nich stawką, ze względu na ich ulokowanie, tak, w przestrzeni kultury, oni byli sami grupą mniejszościową, grupą transgresyjną, nie był dyskursem, którego stawką był wizerunek, wręcz odwrotnie, prawda? Potem elementy takiego dyskursu ze strony podobnej grupy, ale już nie tak rozbudowanego, pojawiają się w październiku 56. Są teksty z 56-57 roku o urodzie, która jest nam teraz nieznana.
jeśli chodzi o nasze zapotrzebowania, prawda? Więc był. Natomiast te wszystkie jakby przykłady, prawdę powiedziawszy, które tutaj Tomek wymieniał, no są oczywiście odmienne, prawda? Bo można powiedzieć, że jest różnica no między, tak, już nie chcę podać przykładów, prawda? Ale są, to jest oczywiste, ale tak naprawdę to ta alternatywność jest niesłychanie słaba, niekrytyczna i niezmieniająca. To jeszcze dopowiesz w stąku. Tak, ja myślę, że to jest w ogóle lata 40. i 50. to jest niesłychana zupełnie jakby kopalnia. Znaczy, jako kultura po 56 roku jakby stwierdzili, że to jest stalinizm, albo początek, jakby to, co prowadzi do stalinizmu, jakby to się stało taką kupą w noju, jakby, którą się tylko można pogardzać. Natomiast tam jest jak myślę, mnóstwo bardzo jakby interesujących projektów. One są, może nawet jakby wykraczają poza tą wąską grupę publicystów. I tutaj chciałbym nawiązać do tego, co mówił Andrzej Leder, mianowicie o tej opowieści o emancypacji i o Polakach, Żydach, tak, o ludziach z piętnem i o większości, jako procesie społecznym. I wydaje mi się, że te 50. lata dają propozycję opowiedzenia historii o emancypacji właśnie w nienarodowej narracji. No nie wiem, Celuloza Kawalerowicza, Pokolenie Wajdy, moim zdaniem świetne filmy. I też świetne właśnie intelektualnie, nie wiem, Opowieść Atlantycka Jakub Polskiej. No jest tego naprawdę dużo, by się tego znalazło, ale to są niesłychanej urody. Jakby dają taką propozycję alternatywy w tym sensie, że w ogóle opowiadamy siebie, opowiadamy historię społeczeństwa nienarodowo, w ogóle jakby klasowo, tak nie wiem, że można zrozumieć to, co się dzieje, nie wiem, od rewolucji 905 roku, prawda, do historia Karola Świeczewskiego akurat, żołnierzu zwycięstwa, tak, w takim filmie skądinąd, może najsłabszy ze wszystkich, ale bardzo interesujący. I teraz, co się dzieje, że w gruncie rzeczy jakby te propozycje są zarzucone w 56 roku i potem... Trochę jest, pan, jest trochę jest. I w drugiej połowie lat 60. szczególnie jakby wchodzi taki sposób legitymizowania tych, którzy wchodzą jakby zostają wyemancypowani, czy jakby doświadczają awansu, wchodzą na miejsce, powiedzmy tak, nie wiem, klasy średniej PRL-u, czy jego nowej elity, i to jest wtedy jakby legitymizacja narodowa, znaczy to jest język Gomułki, to też bardzo dobrze widać w kinie, tak? Ale jakby to się dzieje, tak? I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej opowieści z lat 50. można zmieścić krytykę wykluczenia, można jakby zmieścić opowieść o tym, co się stało z Żydami, przynajmniej jakby teoretycznie tam jest na to miejsce, tak? To jest mniej lub bardziej, w pokoleniu to jest bardzo, bardzo, jakby bardzo mocno postawiona sprawa, nie, w Celulozie dużo mniej. Natomiast jakby już tym, co się jakby w filmach Morgensterna, Passendorfera, w tym, co jakby tworzy tą moczarowską taką falę, ale też taką, no w końcu taką właśnie taką polską, bo to się już zaczyna właśnie, nie wiem, od końca 50 lat. Tam już na to absolutnie miejsca nie ma, dlatego że w momencie, kiedy mówimy, ci, którzy przeszli przez awans, mają do tego prawo, dlatego że stanowią jakby najlepsze wcielenie tego narodu, który zawsze był, i tutaj się jakby cała ta historia romantyczna się powtarza, to w momencie jakby wtedy, kiedy tam jakby wpuścimy cokolwiek na temat zagłady, to się proch i pył jakby rozpada, tak? I tutaj jest, myślę, to miejsce, które to miejsce skostnienia, tak? Jakby takiego jeszcze wzmocnienia tego, jakby tego zakazu, dlatego że w jakimś sensie ta świadomość jakby podsunięta tym wszystkim ludziom, którzy zmienili miejsce w hierarchii społecznej, jakby na tym się zawiesza. I to jest trochę inne zawieszenie niż ten inny konstytutywny sprzed wojny, tak? To jakby to jest bardzo mocno powiązane z projektem emancypacyjnym, ale też z projektem emancypacyjnym, który już jakby, który się spełnił, ale właśnie, bardzo to też jest takie, ale to jest też
zupełnie ogromna opowieść, jakby ogromna opowieść o kulturze, jakby o jej projektach zaniechanych, projektach wcielonych, tak? O tym, co potem miało następstwo, a to, co następstw nie miało. Także tutaj... Nie zapomnieliśmy o Państwu, ale jeszcze ad vocem pan profesor Lede. Wydaje mi się, że to są właśnie przykłady tego momentu, kiedy pewnego rodzaju alternatywa, która nie musi dbać o wizerunek większości, jest związana z pewnym projektem politycznym po prostu i inną tożsamością. Tak naprawdę to jest projektowanie innej tożsamości. Jak słucham tego, co pan proponuje, to ja bym powiedział, to jest projekt rewolucji, co najmniej kulturalny. I w tym sensie ja bym powiedział, bez rewolucji się nie da. No ale to jakby to, tak? To właśnie mówi nasza książka. Tak, na nawołujemy zresztą nie od tej książki do rewolucji kulturalnej, przy czym oczywiście tam się marzy, mnie się marzy oddolna rewolucja. tak, żeby tutaj znowu powtórzyć za Różą Luksemburg. Natomiast chciałam powiedzieć, że tu chyba, tak mi się wydaje, na tyle mamy to rozpoznane, że widać, że że alternatywny projekt, oczywiście jest bardzo ważny, i alternatywna edukacja, i alternatywne narracje, tylko że sama ta edukacja nie wystarczy, dlatego że jakby zawsze wszystko jest przechwytywane przez ten kontekst kultury dominującej, która, jak mówię, jest tak homogeniczna i tak po prostu bezwyjątkowa. Że bez właśnie reedukacji, tak, i resocjalizacji i jakiegoś ekwiwalentu, ciągle nie znalazłam dobrego słowa, jakiegoś ekwiwalentu mentalnej, przynajmniej, nie wiem, denazyfikacji, znaczy jakiegoś mówię to dla żartów tym razem, znaczy po prostu nie ruszymy, tak? Nie ruszymy, to znaczy nie ruszymy bez zdania sobie sprawy, że jednak się stało to, co się stało. Tyle. Bardzo Państwa proszę, tak? Pan tutaj chciałby zabrać głos. Ja pochodzę z innej tradycji metodologicznej i uważam, że jesteśmy tutaj w gmachu Polskiej Akademii Nauki, to słowo nauka zobowiązuje do czegoś, a mianowicie w szczególności do pewnej refleksji nad metodologią tego, czym się zajmujemy. Ja chcę zrobić dwie uwagi, które są jednocześnie pytaniami. Pierwsza uwaga dotyczy takiej paradoksalności tytułu książki, którą dzisiaj dyskutujemy. Prawda, można powiedzieć, że to słowo filosemityzm jest, nie jest pejoratywne niewątpliwie i właściwie przywołuje takie pojęcia jak sympatia, serdeczność. No właśnie, i teraz ciekawe, jak to się dzieje, że ta pozytywna strona filosemityzmu przemienia się w przemoc i negatywne rozmaite skutki. Moje pytanie jest takie. Czy istnieją jakieś związki tutaj pomiędzy psychologią społeczną i jej twierdzeniami, a tym, o czym mówiliśmy dzisiaj? Drugie moje pytanie dotyczy pewnego kontekstu tych polskich badań, w których można bardzo głęboko wejść w przeszłość i opowiadać, powiedzmy, o poszczególnych filmach, zdarzeniach politycznych, w Sejmie, strafów przedwojennych i tak dalej. Innymi słowy, podkreślać jedyność tych wypadków, które były w Polsce. Chodzi mi tutaj, pytanie moje jest takie, czy istnieje próba
czy może próby, czy nawet program badawczy dotyczący możliwości porównania polskiej sytuacji z sytuacjami w innych państwach czy krajach, które może nawet nie dotyczyły Żydów wcale, ale odzwierciedlały podobne procesy. Ja nie wiem, czy takie badania istnieją i w tej dziedzinie chciałbym o czymś się dowiedzieć. Dziękuję. Zaraz, sekundkę, zanim wam oddam głos, to mówimy o tytule książki. Chciałem państwu zwrócić na coś uwagę, co jest zazwyczaj pomijane. Przecież po przemocy filosemickiej, po tym sformułowaniu jest znak zapytania. Jak to interpretować? Tak, więc ja się desorientuję z tym znakiem zapytania i proszę współautora o odpowiedź na pytanie o tę ingerencję interpunkcyjną. No bo jest znak zapytania. No. Znak zapytania jest znakiem tego, że zapraszamy państwa do dyskusji super, na ten temat. Że to jakby jest pewna propozycja interpretacyjna. No to jest taki znak zapytania, który niweluje ten święty gniew. A mamy dwa konkretne pytania bardzo panu. Gdyby to ode mnie zależało, oczywiście, jak państwo się domyślają, w tym miejscu figurowałby wykrzyknik. Pierwsza sprawa jakby relacji do psychologii społecznej. Otóż mamy w Polsce dość rozbudowane badania psychologów społecznych nad antysemityzmem. I te badania, ja nie mówię, że wszystkie, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często mają takie oblicze dość zdekontekstualizowane, to znaczy posługują się metodologią, aparaturą pojęciową wypracowaną w innych kontekstach, zresztą jakby spełniają całkowicie wszystkie wymagania nauki w tym sensie, że też operują eksperymentem laboratoryjnym, który można powtórzyć w porównywalnych warunkach i sfalsyfikować, więc zweryfikować wyniki. I jak o mnie chodzi, to znaczy odczuwam ogromny niedosyt kontekstualizacji i czyli jakby ulokowania w kontekście kultury konkretnej. Tak, to jest zresztą debata, która się toczy między nami a kolegami z, no tak, psychologami społecznymi. Tytuł nie jest paradoksalny, jest takie szczegółowe wyjaśnienie w środku, tłumaczymy się z tego tytułu. Artur Sandauer zaproponował taką kategorię allosemityzmu, czyli takiego wspólnego źródła, które produkuje właśnie zjawiska bardzo odmienne, jak chodzi o ten emocjonalny swój taki wyraz, natomiast strukturalnie połączone, no właśnie połączone strukturalnie, czy też same strukturalnie, oczywiście też różniące się między sobą, jak chodzi o swoje konsekwencje, doraźne, ale nie długofalowe, więc ten allosemityzm tak produkuje antysemityzm i filosemityzm z drugiej strony, więc ten tytuł, ja bym powiedziała, że on nie jest paradoksalny, on jest tautologiczny, tak, on jest redundantny, to jest trochę masło maślane. I drugie, i o kontekst. Więc znaczy oczywiście istnieją badania nad antysemityzmem, które siłą rzeczy obejmują antysemityzm jako zjawisko transgraniczne, transnarodowe, transkontynentalne. I tutaj ten kontekst porównawczy jest, natomiast na pewno bardzo brakuje takich porównań na gruncie Europy Wschodniej, czyli tam, gdzie te sytuacje są już konkretnie historyczne, łatwiejsze do porównania, jak chodzi o
zagładę, ale Centrum Badań nad Zagładą Żydów, ilekroć publikuje jakieś takie większe czy bardziej przekrojowe kompendia, zawsze stara się pokazać na przykład, co się działo w tej materii, gdzie indziej, tak? Mówię, nie było projektów dużych, międzynarodowych, ciągle tutaj odczuwamy bardzo duży brak. Też koledzy w innych krajach często dopiero rozpoznają taką właśnie bazę źródłową, no ale mamy też to na uwadze, tak, że to jest też potrzebne. No i w granicach możliwości jakoś to przynajmniej jest sygnalnie lokowane w horyzoncie. Zbliżamy się powoli do końca. Wiem, że pani jeszcze chciał zabrać głos i to będzie ostatni już głos. Natomiast teraz jeszcze, no tak, no musimy kiedyś skończyć nasze spotkanie. Natomiast teraz jeszcze Helena, proszę o dopowiedzenie do tego wątku. To znaczy do psychologii społecznej. Tak, ja tutaj w odróżnieniu od kolegów nie jestem zawodową analizatorką dyskursu, tylko jestem zawodowym, jeżeli już w ogóle, to socjologią z takim ukłonem w kierunku psychologii społecznej. I nie chciałam powiedzieć, że badania nad antysemityzmem robione, znaczy jedną rzeczą jest badanie, drugą rzeczą jest interpretacja, umieszczanie w kontekście, ale chciałam Państwu podać czy przywołać taką oto informację z tych często no, krytykowanych i słusznie z różnych powodów badań na dużych próbach takich surwejowych. Otóż okazało się, że i to były badania robione co 10 lat, od 20 paru lat, okazało się tak, że ludzie młodzi mają jakiś poziom antysemityzmu. I jeśli bada się tych samych ludzi, to nie są dokładnie ci sami ludzie, ale te same kohorty wiekowe 10 lat później, one w sposób, jakby to powiedzieć, konieczny stają się bardziej antysemickie, tak? Czyli ci młodzi z wiekiem, tak? Czyli z wiekiem. Czyli to jest, można by powiedzieć, że to jest nie najgorszy przykład na działanie wzorów kultury, tak? Na edukację szkolną, bądź wzory kultury, które po prostu nam miłościwie panują. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, są badania międzynarodowe bardzo trudne metodologicznie nad antysemityzmem i Polska i Słowacja od lat zajmują bardzo wysokie pozycje, tak? Znaczy ten antysemityzm wykazywany nawet takimi bardzo mało wyrafinowanymi, byśmy powiedzieli, metodami też jednak coś pokazuje. I ostatnia rzecz już jakby z pola psychologii społecznej samej. Jest takie pojęcie używane, psychologia społeczna posługuje się eksperymentem, prawda? To jest jej główne narzędzie. I jest pojęcie, które zostało ukute w Niemczech, wodę wszystko jedno, kolektywnego narcyza, tak? Kolektywny narcyz to jest, no, przez analogię do narcyza, to jest grupa zapatrzona w siebie, grupa, której nigdy nie dość, no, jakby takiego potwierdzenia, że jest wspaniała i bezgrzeszna, a jednocześnie najmniejsza krytyka powoduje całkowitą zapaść, prawda? I agresję. I robiono badania eksperymentalne, które pokazują, że kolektywny narcyz, że ludzie obdarzeni takimi cechami są w stosunku do innych niesłychanie agresywni, znaczy można pokazać na poziomie empirycznym. Więc to jest oczywiście, można powiedzieć, że to prawda, no, niczego w naszym rozumieniu nie zmienia, jest po prostu elegancką ilustracją wziętą z innego zespołu pojęć naukowych, tego o czym tutaj mówimy. Dziękuję. To bardzo pana proszę jeszcze o głos. Ja chciałem w sprawie tego świętego wieku, bo ja tą książkę też tak odebrałem, że ona jest powstała z tej emocji. Ja uważam, że ona jest ważna właśnie dzięki temu. Tak. Bo ja też mam zawsze takie pytanie, dlaczego tyle rzeczy fajnych w kulturze powstaje i mądrych książek i tego, tylko że ja je czytając zasypiam. To wszystko, co pan mówi, ono widzi. Tak, bo to jest ten problem. Tak. Jakby uśpić się jest łatwo, a święty gniew podtrzymuje. Ja w tej książce znalazłem coś, co ja przeżywam grubo wcześniej niż od 2000 roku. I dla mnie właśnie ten tytuł, ja nie zauważyłem tego znaku zapytania. Właśnie, bo on tak zauważył, że nie wziął tej książki. Ja w tym, że przemoc wiosennicka, nagle odnalazłem to, co ja czuję, nie wiem, no już będąc nastolatkiem.
Znaczy to jest coś, co we mnie filosemityzm wywoływał zawsze straszną agresję. Po prostu straszną. Ja tego nie mogłem po prostu wytrzymać i dla mnie to było na równi. Ja się mniej spotykałem z antysemityzmem, bo byłem w takim środowisku, ale filosemityzm mnie po prostu doprowadzał do szału. Ja tylko nigdy. I mało tego, bo ja jestem reżyserem. I jak już zacząłem taką drogę zawodową, czyli że się zacząłem wypowiadać jako ja, no to wszyscy mówili, jesteś Żydem, musisz po prostu w tych tematach się wypowiadać. A ja cały czas mówiłem, że nie, właśnie kurde czuję, że nie. I dopiero ta książka mi uświadomiła, nie, proszę się nie śmiać, nie, no, że po prostu jest tak, że jest bardzo trudno bez świadomości tych rzeczy, o których Państwo piszą w tej książce, nie dać się manipulować. Bo ja dokładnie czuję, że ja chcę się ten temat wypowiedzieć, a zaraz widzę, kurde, to jest, to w ogóle się zmienia w parodię tego, co ja chcę powiedzieć. To mnie, to ja wolę się na ten temat nie wypowiadać, bo ja chcę być człowiekiem. I to jest jeszcze ciekawe, na przykład, bo mój brat, który znowu się jest rabinem, on mi powiedział, nigdzie tego nie ma na świecie. I to też jest ważne, jeśli chodzi o Polskę, żeby nie szukać porównań Polski w tym temacie z jakimkolwiek innym krajem. Mówi, nigdzie na świecie nie ma czegoś takiego, jak zawodowy Żyd. W Polsce, jak ja mówię, jestem Żydem, to jestem już zawodowym Żydem. To znaczy, to ja już nie jestem jako człowiek, tylko ja już jestem manipulowany. To jest to, co jestem w coś manipulowany, nad czym do końca nie panuję. To jest straszne. Dlatego to ja zawsze miałem takie poczucie, że tylko lekko palec tam dokłada, już wchodzę w jakąś koniunkturę. Ja nawet do końca jeszcze nie rozumiem jaką, ale w jakąś koniunkturę. I moim zdaniem rozpoznanie tych rzeczy, i to dobrze, no, to co Pan mówi, że w następnej książce może trzeba się zająć tym, jaka jest moja odpowiedź, znaczy jak się wobec tego w ogóle zachować. No bo też z drugiej strony ja się w tych sprawach nie wypowiadam i uważam, że to jest też źle. Ale krótko. Nie, ja do niego mówię, nie do Pana. No tylko chciałem, jakby znowu wracając do tego, że po prostu według mnie święty gniew to jest najważniejsza rzecz. No tak. Bo może było dużo książek ważnych, nie wiem, historycznych, ale gros ze swoją emocją, no tak, jest lepszy niż wszystko inne. Co mnie obchodzi, czy to słucham, czy na przykład, ja się zajmowałem 68 ostatnio i przeczytałem tyle książek i zasypiałem. Chociaż to jest historia mnie dotycząca. Jest jedna książka na ten temat, jak na razie, na którą ja natrafiłem, Sabine Baral, Zapiski z wygnania. I on, to jest ciekawe, co ona nam powiedziała właśnie że on mówi, bycie Żydem nie może być obojętne. I to jest, kurczę, dla mnie strasznie ważne. Także ja bym namawiał raczej nie do zamykania drzwi, żeby tego świętego nie dopuszczać, tylko trzeba się powstrzymywać. Nie do ostrożności. Nie, właśnie absolutnie. Ostrożności jest dużo, ale już w tym marku i w tych dziełach, przepraszam, jest sama ostrożność, która powoduje, że ja po prostu już czytam, ja już potem nie wiem, w jakiej sprawie jest zabrany głos. Przepraszam, że tak mówię, ale tak jest. Łukasz Biedka, bardzo króciutko i kończymy. Nie wiem, czy dobrze to odczytuję, to jest książka o przemocy filozemickiej, a nie o filozemityzmie. To znaczy, że mam nadzieję, że istnieje filozemityzm, który nie jest przemocowy. Nie. No, dlatego Ela mówi, że to jest tautologia. Dlatego mówi, że to jest... Pan się z tym nie zgadzał, zauważyłem właśnie, ale już nie możemy podejmować. Kochani, już musimy kończyć, bo po prostu zamknął, będziemy nocować tutaj. No. Szybciutko, niech pan powie, panie. Ale może ad vocem. Ad vocem, ale tylko ad vocem. Nawiązując do tego poprzedniego pytania, tak naprawdę może chodzi o to, czy dzisiaj można pamiętać tak z praktycznego punktu widzenia bez cech filosemityzmu, czy projekt artystyczny jest bez cech filosemityzmu, co możliwe. No? Na przykład w innych krajach, jak czy są projekty artystyczne, to jest, nie wiem, często są oskarżenie o apropriacji kultury innego, tutaj myślę na przykład na Afroamerykanach, którzy często krzyczą, że ich kultura jest apropriacja ich kultury. Czy z punktu praktycznego, czy takie projekty artystyczne są możliwe? No to zrobimy tą rundę jeszcze ostatnią. Nie, i jeszcze nie pan Piotr tak, nie chciałby... Chciał powiedzieć. No to tak, tylko do mikrofonu, tak. Proszę. Tak.
Ja myślę, że to bardzo miło, że Państwo nie chcecie wyjść. No, to ja myślę, że są tym bardziej możliwe, im bardziej się skupiamy krytycznie nad większością. Tak? Znaczy to jest, tym bardziej one są nie filozemickie, dlatego że sprawa jest jakby nie innego, tylko naszego traktowania innego. To my wytwarzamy innego. My się, kiedy się zajmujemy sobą, to wtedy jakby ten, jakby rozbrajamy, wydaje mi się, ten filosemicki, to ostrze przemocowe. I jakby też tworzymy przestrzeń dla innego, że on tak może sobie być jak chce po prostu, tak? I nie ma tego pola, którego pycha. No tak, w dwóch słowach już na to koniec, nie? Jest, tak? Możemy jeszcze o tym pogadać. Tym projektem, o który walczymy, to jest projekt społeczeństwa, tak? Znaczy projekty artystyczne oczywiście są ogromnie istotne, natomiast chodzi o projekt społeczeństwa, projekt polityczny, projekt społeczny. Jeszcze moment, jeszcze jedno słowo pana Piotra. Nie, to ja znowu zepsuję atmosferę, bo ja powiem, że właśnie społeczeństwo zupełnie mnie interesuje mnie. Dla mnie społeczeństwo ważni są ci, których już nie ma, czyli zamordowani. I jeśli rzeczywiście są jakieś projekty artystyczne, które ich upamiętniają, gdzie można znaleźć szczelinę dla ich pamięci, dla ich istnienia po, gdzie nie istnienia po istnieniu, to jest właśnie tam, gdzie się nie zajmujemy sobą, to gdzie się zajmujemy nimi. Jeśli miałbym jakieś podać przykłady artystyczne z ostatnich lat, to wypisałem sobie dwa. Pomnik w Bełżcu, który jest rzeczywiście takim czymś, co nie jest memoriałem pamięci, a czymś, w czym nicość po tych 600 tysiącach ludzi tam leżących się uobecnia. I to, że ta obecnia się nicość właśnie, tak. Że nic z nich nie zostało, wydarzyła się zagłada, jest czymś niesłychanie mocnym i być może jeden z najmocniejszych, co tutaj stworzono w sferze pamięci. A drugi, może bardziej krytyczny projekt, to jest ten projekt Wojtka Wilczyka, fotograficzny Niewinne oko nie istnieje, czyli synagog, który jest zrobiony na kontrze do takiego, powiedzmy, raskinowskiego projektu pejzażu romantycznego, prawda, ze zburzoną różnicą, estetyzowania kozą, estetyzowaną, prawda, obrośniętą bluszczę, w której synagoga, nawet ta zburzona, się wpisuje w polski pejzaż, tak jak na przykład fotogramach Tadeusza Rolkego. Bardzo piękny, ale strasznie właśnie wygładzający rzeczywistość. A wiecie, fotografuje tak, jak to jest. Fotografuje nicość. Była Bożnica, jest śmietnik. Była Bożnica, jest sklep z butami. Była Bożnica, jest remiza. Pokazuje, że z tą nicością ludzie żyją, mają ją za nic, nie dostrzegają jej obecności. I to mi się wydaje dużo ważniejsze od spraw społecznych, ale może ja nie jestem sprawiedliwy. To znaczy, jeśli można. O to chodzi, żeby tutaj buzowało, gotowało. No to buzuje i gotuje, tak się. Mianowicie. To mnie, wiesz, interesuje niesłychanie, dlaczego to się stało, tak? I jak oświadczasz, że cię nie interesuje społeczeństwo, to już nic nie możemy zrobić. Ale my nic nie zrobimy, bo tych ludzi nie ma. Nie, przepraszam, ja chcę wiedzieć, dlaczego to się stało, Piotrze, a nie uciekać od tego, mówiąc, że nie interesuje mnie społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dla mnie nasze spotkanie osiągnęło naprawdę taki pułap idealnej debaty akademickiej, bo mówimy po pierwsze o sprawach fundamentalnie ważnych dla naszej tożsamości, dla naszych wzorów kultury, dla tego, w czym żyjemy, dla tej rzeczywistości, którą chcemy jakoś rozumieć, i mówimy to w sposób niezwykle otwarty, dynamiczny, gdzie teraz polaryzują się te stanowiska. Jakbyśmy się jeszcze trochę posiedzieli jakąś godzinę, to nie wiem, bardzo ostro. Jak sprawozdawca. Bardzo chciałem Państwu za to podziękować, ale rezerwuję sobie jedno zdanie na koniec, bo ja zawsze podsumowuję, moi koledzy to już znają, i ja bym tak podsumował naszą rozmowę, bo
mówiliśmy o świętym gniewie, prawda? Pan Andrzej Leder wydobył pierwszy. Okazało się, że to jest pewien klucz, prawda, do tej książki. I rzeczywiście tak jest, ale ten święty gniew do czegoś prowadzi. Wydaje się, że autorzy, no nawet oni wprost o tym powiedzieli, projektują tutaj rewolucję. Że właściwie jedynie rewolucja, polityczna rewolucja, w tym sensie polityki, jaki znamy współcześnie, prawda, ze współczesnej refleksji antropologicznej, że to jest jedyna droga, prawda? Przekształcenie w ogóle tego wszystkiego, prawda? To nie można tam coś, nie można innego pomnika postawić, drugiego, prawda, czy innego muzeum, żeby to się równoważyło. Tak, ja się z tym zgadzam, ale ja się boję rewolucji. Ja się boję rewolucji. Ja mówię tylko o sobie, prawda? Ja nie reprezentuję w tej chwili Centrum Badań nad Zagładą, ani reprezentuję siebie. Ja się boję rewolucji, boję się tych projektów rewolucyjnych, radykalnie przekształcających świadomość i jakby wychodzących z pewnego ośrodka, prawda? Jest jakiś ośrodek, prawda? Polityczny, nie wiem jak. I on projektuje absolutnie na nowo wszystko, prawda? Trochę się tego boję. I myślę, że w tej książce jest również inny projekt wpisany. O nim trochę mówił Tomek Żukowski. Za mało o nim mówiliśmy. To jest taki projekt, za którym ja się opowiadam. To jest projekt ważnej autorefleksji nad obecnością w obszarze komunikacji społecznej, rozbrajania mechanizmów właśnie tych wszystkich dyskursów, żeby już użyć tego słowa kolejny raz, prawda? To jest coś takiego, o czym na początku lat 80. zaczęto mówić w przypadku języka propagandy i nowomowy i analizować nowomowę właśnie od strony jej mechanizmów i tylko po to, żeby odbiorca, żeby ten zanurzony w tym monopolistycznym przecież świecie komunikacyjnym, prawda, żeby on mógł się bronić taką właśnie autoświadomością tego, w czym uczestniczy. No. I cały trud Michała Głowińskiego, który w ogóle, no jakiś szalony człowiek, jak można 30 lat czytać Trybunę Ludu? No przecież to trzeba, kochani, to trzeba naprawdę mieć albo wielki projekt, albo być kompletnie odleciałym człowiekiem. No. I on czyta tą Trybunę Ludu codziennie, dosłownie codziennie, po to, żeby wypreparować z tego języka mechanizmy, które nas osaczają, nas nieświadomych tego, po to, żeby nam o tym powiedzieć. I mi się wydaje, że w tej książce jest również taki projekt, i o tym mówił Tomek. Zobaczcie, obudźcie się, dlatego ja ten cytat Norwidowski dałem. Obudźcie się, kochani. Obudźcie się, to trzeba robić brutalnie, gwałtownie. Otwórzcie oczy, popatrzcie się, co się dzieje. Jakie tutaj się sprawy wokół, jak was często wpuszczają w malinę. Musicie to wiedzieć. Ale żeby od razu robić rewolucję, ja nie wierzę w rewolucyjne przekształcenie świadomości. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, zapomniałem. Proszę państwa, mamy książki do sprzedania.